Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór wszystkim Państwu dzisiaj. Witam serdecznie. Cześć Rafale, kierowco, Kacperku, Pieronie 1, Dawid Gumowski, Tomasz Laczek, witajcie serdecznie. Galaktyka Wiatraczek, Czesiu Kałuża, cześć Czesiu, witaj. Dziękuję pięknie za dzisiejszego donata. Wielkie dzięki Czesiu, wielkie dzięki. Dawid Broncel, Tomasz Grzegorzek, Piotruś Potworowski, witajcie, witajcie kochani. Adaś, siemanko, no widzę 31 osób, no kurde, kochani, robaczki moje, przepraszam, w tamtym tygodniu nie udało mi się zrobić już live'a. Robota była. No i tak, po prostu. Także, no nadrabiamy sobie w tym tygodniu, powolutku. Coś miałem znów powiedzieć i znów zmęczenie dzisiejsze już daje się we znaki. Poniedziałek plus nadchodząca zmiana pogody i wszystko wariuje, nie? No, cześć Rafi, witaj. Już byś Kacper chciał, żebym się spóźnił 13 minut. Nie ma tak. Nie pozwalam. No, wysłałeś foty, coś tam widzę. Tylko widzę, o, Marzenka zrobiła kierwa tu. Nawaliła zdjęć. No i co ja z tą Marzenką mam zrobić, powiedzcie mi. Co ja mam z tą Marzenką zrobić, kurczę. Bo zdjęć od Marzenki to tu mam, o, nasrane. No niestety będzie kara. Kurde, kara wszystkich dotyczy, no. Będzie kara. No i jeszcze dzisiaj, Rynnę widziałeś, Adaś. No, był dzisiaj vlog poszedł na kanał, na Borowy kanał. To Rynna była wczoraj robiona. Panie, wczoraj to kopałem, a ja w międzyczasie robię pergole. Jeszcze znaczy taki plac od podwórkowych, ogrodowych, to robię pergole z profili zamkniętych. Pierwszy raz w życiu spawam, o ile można to nazwać spawaniem, to w ogóle to jest porażka, to spawanie. To jest bardziej wymiociny sędziwego Menela. Także, no. No ale to zobaczycie, bo to też nagrywam, na razie mam dwa odcinki nagrane, z tym, że je zmontuję i będę wrzucał na kanał, gdy już skończę tą pergolę swoją, więc też będzie na Borowym kanale. No myślę, że tak z 3-4 odcinki, może 5 będzie z tą pergolą związanych, także gorąco zapraszam na Borowy kanał, a kto nie oglądał jeszcze, to jest dzisiaj wpadł właśnie odcinek, jak robiłem odpływ do Rynny. No i tak, kochani, trochę się stresuję, powiem wam szczerze, bo jutro zawożę mojego kotka zawożę na zabieg, na sterylizację i jakoś trochę się stresuję, martwię o nią, bo wiecie, że to jest moje kochane dziecko, ten kotek. No i kurde, no, co zrobić? Także mały stresik. Jutro mam na 14 zawieźć do weta.
Będziemy widzieć. Także gdyby jutro live nie wpadł wieczorem, to znakiem tego, że muszę siedzieć i zajmować się moim kiciusiem kochanym, no bo ona będzie wymagała przynajmniej parę dni takiej dosyć intensywnej opieki i siedzenia z nią po prostu. Dlatego wtedy też proszę o wyrozumiałość, jakby jutro nie było, znakiem tego, że siedzę i kicią się muszę opiekować, bo nie wiem, jak ona będzie się zachowywać po prostu. Co się będzie z nią działo? Jednak dla mnie to jest maluśki kotecek, no. Kociątko jeszcze. Kociątko, też już rok będzie kończyć w tym miesiącu. No, ale w każdym razie jedzie na sterylizację, która będzie polegać na usunięciu całych dróg rodnych, jajników, macicy i tego typu rzeczy, bo to jest tak, jest najbezpieczniej po prostu. Potem kicia nie choruje też na ropa macicza i tego typu rzeczy, a ropa macicza to mnie przeszli urity. Kurde, już prawie się skończyła. No, co zrobić? Także na jutro takie plany mam. Siedzenie i głaskanie kota. Kara, że dzisiaj tylko zdjęcia Marzenki? Nie, no kara musi być taka jak u innych, że za dużo zdjęć, no to pomijam po prostu i tyle. No, cześć Czarku, witaj. Karolinko, siemanko. Czekajcie, bo Bartek coś do mnie pisze, muszę mu odpisać. No, kurde, to jest dopiero miglanc. Statystyk YouTube'owy. A to dlaczego tłumaczenie, że strona się zaczęła, nie wiem czemu zdjęcie. No, nie ma, za dużo jest, dziękuję, do widzenia. Tyle, no. A czego ma prąd pierdyknąć przy spawaniu? Nie, panie. Cześć Marcinie, siemanko, Angusia, hejo. No wiesz, no kurczę, no, ja wiem, że z kicią będzie dobrze, to jest prosty zabieg, ale ja się stresuję, no to jest moje dziecko i kurde, no. A. Choć Paula bardziej przeżywa. Paula bardziej przeżywa. Znaczy my żeśmy ją mieli tydzień temu sterylizować, ale nie wyszło. Nie wyszło. Miałem zawieźć małą w środę, ale no wypadło mi coś, musiałem przełożyć. Przełożyłem na piątek, pojechaliśmy z nią w piątek. I akurat w momencie, gdy my przyjechali, nasz wet zadzwonił, że kurde, wypadło jemu coś ważnego i czy możemy przełożyć. No to przełożyliśmy na dzisiaj, ale w razie czego jeszcze Bunia jedzie kilka dni, w sumie od piątku, na tabletkach antykoncepcyjnych, żeby wtórnej ciężki nie dostała, czy rójki nie dostała, nie? No. Dajcie dziewczynie spokój z tym aparatami. Cześć Mareczku, witaj serdecznie. Robert Starzyński, siema. Lubek, hejo, hejo. Dobry wieczór. Słuchaj, Aguś, ale pomyśl sobie, że tak za 2 miesiące, gdy już będzie po zmianie czasu, będzie, powiedzmy, już maj, to kierwa, będzie jeszcze jasno o tej porze. Kuźwa, jak ja to lubię, no. Dlaczego musisz szybciej myśleć? Agusia, powolutku, powolutku. Ważne, żebyś kupiła sobie przed wyjazdem i zdążyła poćwiczyć. Słuchajcie, właśnie, bo u mnie tak, pogoda do dupy. Czekam na pogodę, bo...
Bo, dostałem od KNF-a do testów zestaw filterków. Kurde, fajne to etui, podoba mi się, powiem wam. Całkiem fajne. Dostałem zestaw filterków magnetycznych i trzeba to potestować, kurczę. O. I jest tak. Spadaj, YouTube głupi. I jest tak. Co my tu mamy? Aha, tu jest holderek, mocowanie. Filt ND1000. Filt polaryzacyjny. Oraz podstawka pod kubek, filtr UV. No i kurde, pasuje mi tutaj parę vlogów ponagrywać, używając też tych filtrów, bo sam jeszcze ich nie testowałem, widzicie, nawet jeszcze z pudełeczka, znaczy z tej folijki nie wyciągnąłem, no, ponieważ no raczej bym chciał takie pierwsze wrażenie zrobić właśnie na vlogach, tylko że tak, u mnie leje, zimno w pierony, wieje w pierony, znaczy no na przykład dzisiaj nie padało, ale wczoraj to śniegiem waliło, ale jest niemiło, niefajnie, powiem wam, kurczę, że nie ten teges. No i chciałbym gdzieś też sobie pojechać w jakieś ciekawe miejsce i ponagrywać coś na ten temat. Także no jak tylko pogoda pozwoli, to jadę robić nagrania z tymi filtrami, oczywiście nagrania vlogów fotograficznych w końcu. Będą tutaj i wysyłam potem te nagrania do razem z zdjęciami do montażysty i jak zmontuję, to będą się na kanale pojawiać. Sam jestem ciekawy. Jaką ma średnicę? Tak, to niestety ma tylko jedną średnicę, więc ja sobie zamówiłem z najwyższą, najszerszą średnicą, jaką ma mój obiektyw, że tak powiem. To jest 82 mm. I do tego dopiero raz ja to dałem. Gdzieś tu położyłem. Pierwa, gdzie ja je położyłem. Za dużo mam tych fotograficznych pierdół. Wróca fuchs. No, gdzieś położyłem i nie wiem gdzie. Dopiero co przyszły niedawno. Zobaczę czy nie tutaj, ale nie, to są same holdery od Kokina. Tak, spięte mam, wiem, jest ich tu trochę. Same holdery kokinowskie. Już kochani zaznaczacie, jak będę patrzył. No kurde. Tu jest moja półka z filtrami. W tym miejscu, tu za donate'ami. Jestem schowany, kurde i... Nie wiem, no nieważne. Nieważne, no gdzieś położyłem. W każdym razie u Chińczyka kupiłem od Chińczyka redukcję. Redukcje filtrowe, cienkie. Teraz jak się rozglądam, no kurde, gdzie ja je dałem? Sam bym się nie zdziwił, jakby były gdzieś pod szafką albo pod biurkiem przez kota wciągnięte. Mój kot ma takie różne pomysły. Dzisiaj na przykład, słuchajcie, jadłem chiliosy, nie? Płatki na mleku. No i spadło mi to jedno kółeczko na ziemię.
Pierwsza godzina zabawy dla kota z tym kółeczkiem. Podrzucanie, rzucanie, turlanie, normalnie szał. Bo teraz nie będę mógł spać, gdzie ja to dałem? No nieważne, nieważne. W każdym razie kupiłem, tylko będę musiał dorwać sobie jeszcze ten taki pierścień, żeby do każdego, bo wkręcać mam tylko jeden. No niestety, no to jest ta wada filtrów magnetycznych, znaczy wada. No, po prostu, no, są to filtry wkręcane, pomimo, że są to magnetyczne, bo wkręca się uchwyt, a zmienia się tylko rodzaj filtra, nie? Czyli na przykład chcemy sobie przełączyć pomiędzy CPL-ką a powiedzmy tym filtrem ND, tylko pyk, pyk i jest założone. No ale to jest niestety na jeden obiektyw. No można sobie dokupić ewentualnie więcej tych pierścieni mocujących, że tak powiem. Bo to się wkręca pierścień, a obiektyw, znaczy nie obiektyw, a filtr magnetycznie się zakłada, się przyciąga do tego, nie? Na tej zasadzie. No i można sobie tych pierścieni dokupić i po prostu pomontować na obiektywach poprzez redukcje filtrowe. Pamiętajcie, zawsze redukcje kupujemy, znaczy w sensie tak, żeby filtr był większy niż średnica obiektywu, jeżeli chcemy na redukcjach robić. Niby logiczne, ale wolę powiedzieć. Bo potem jakaś ameba kupi odwrotnie i będzie mieć do mnie pretensje. Że ma czarne kółko w kadrze. No, u mnie najszerszy obiektyw to jest Sigma 20mm 1.8 i ma 82 mm średnicy, więc wziąłem sobie filtry 82. A tu są, o właśnie, filtry na nich położyłem, o, redukcję. Także ten. Kupiłem sobie trzy redukcje, z 77 na 82, znaczy z 82 na 77, z 82 na 67 i z 82 na 58. Więc będzie do Tokiny 28-70, do 80, do 85 oraz do Nikora 80-200 oraz do 50-1.8. Czyli do obiektywów, które najczęściej używam sobie w krajobrazie. No, zobaczymy. No kurde, pasuje tutaj to potestować. Cześć Boniuś, witaj. Tylko właśnie, do filtra ND, no nie dość, że pasuje mi jakąś fajną wodę dorwać, to jeszcze bym chciał, żeby było ładnie, bo przynajmniej nie taka dykta na niebie, jak jest u mnie, bo bym sobie tu nie tyle o tych filtrach zrobił film, vlogi, tylko po prostu vlogi tematyczne z wykorzystaniem tych filtrów. O, tak powiem. No i spróbujemy. No tak, skleroza, Piotruś. Nie filtrów Adaś, tylko redukcję do filtrów. To mówisz, nie, tu jeżeli chodzi o moją żonę, to nie mam problemów, jeżeli chodzi o fotograficzne pierdoły. Jedyny problem dla niej to jest... Kuźwa, weź to posprzątaj cały dom w tych śrubkach, kurna, kółkach, szybkach, tym wszystkim, to kurna, nie wiadomo, co można ruszyć, co nie, ale to wypierdoliłam. I tyle. Ale tak to nie mam... Znaczy, najbardziej o statywy denerwują, że... Praktycznie wszędzie mam rozkładane. No mam nie łazić ze statywem, jak coś nagrywam, bloga czy coś tutaj, naborowy kanał, to raczej mam kilka statywów gdzieś zawsze, gdzieś po jednym, jakimś takim starym zostawione. To pod Osmo to stary jak najbardziej może być, lekki te sprawy. I, że w kącie gdzieś leży i tyle, no kurde, tylko przepinam kamerkę, a nie latam z tym wszystkim, tym bardziej, że jak często... Na przykład na podwórko jak idę, no to nie tylko jest Osmo ze mną, tylko tu jest cały zestaw, kurczę. Cały zestaw, nie tyle, że do nagrywania, jak narzędzi, nie narzędzi, wszystkiego. No i żeby nie latać 20 razy, to idę tak jak Rumun z tubołami pod do podwórko. Czy kot rybek nie łowi? No próbuję, ale rybki są od góry pleksą zasłonięte.
Nieraz siedzi na tipleksie i tylko patrzy. Ale wie, że jej nie wolno. Wie, że jej nie wolno, bo już jak huknę na nią, jak tam siedzi, na wejdzie albo się zapomni, to zejdzie. Galaktyka i... Czekaj. Czy montując filtry nie przyszło ci do głowy, że dany film może być zbyt ciężki? Ja mam wrażenie, że jak montuję filtr do teleobiektywu kitowego z plastiku. Nie no, panie, kurde. Takich problemów to ja nie mam. No, nie no, panie, to nie jest stolik, to jest komoda. No, redukcje filtra nie przyciągną, bo redukcje są emelinowe. Co najwyżej... Wykmieniłem inną rzecz. Jest redukcja, prawda? Tu są małe magnesiki... neodymowe. Przyklei się tu od spodu... i będzie trzymać, kurde. No trzeba sobie radzić, trzeba sobie radzić. Dawid, wiesz, akurat połówkowy to nie. Nie lubię filtrów połówkowych nakręcanych, okrągłych. Bo nie idzie nimi zapanować nad zaciemnieniem tego kadru, nad tym, jak ten filtr działa. Bo on zawsze jest po środku. Zawsze jest po środku. Jedynie co to można sobie krzywiznę sobie dostosowywać, ale już nie wysokość filtra. Dlatego tutaj do połówkowych to dla mnie istnieją tylko filtry płytkowe. Piotruś. No to ja holderów mam ze 3 do. Wszystkie oczywiście z serii Kokin P. To jest chyba 85x85 mm rozmiar filtra. To takich holderów mam ze 3. No i tamte pierścienie pierwsze, co pokazałem, ten pęczek, no to właśnie to są pierścienie do różnych rozmiarów do montażu holdera na filtry płytkowe, nie? No Krzysiu, 95 mm, 95 metrów średnica filtra, przepraszam, no bo tu 95 metrów napisane. No to zacna średnica, to taki nie... Kurde, nie... Ale by Astro tym czaskał. Cześć Dareczku, witaj. No ja tych magnetycznych filtrów jeszcze nie używałem żadnych. No tu dostałem na testy. Oczywiście one u mnie zostają, więc no kurde, będziemy testować. Cześć Drontech, zasilacz już montowany. Teraz to jest kurde kwestia spłaty tego zasilacza i reszty bebechów. Do 3060 RTX-a, ale to nie tylko do niego. Ja mam pizdu rzeczy też tutaj, peryferii popodpinanych do kompa i 650 nie dawała rady. No Dawid, tylko że bierzesz pod uwagę to, że na przykład, że jak do systemu Kokin, znaczy ja nie mówię, że to jest bronię Kokina, po prostu mi się ten system podoba, że jak do niego, jak kupisz sobie jeden Polar, to używasz do wszystkich obiektywów. Także no, tu coś za coś, nie? Ja na przykład nie mam Polara do systemu Kokin, bo nie wiem, to 250 do 300 zł bodajże kosztuje, tak? Jakoś tak, jak dobrze pamiętam. Taki filtr polaryzacyjny. Za to mam
filtrów z HOI polaryzacyjnych CPL-ek AS5. Nie no, 5 przesadziłem, ale za 4 na pewno. Plus jeszcze inne firmy tam z B plus W, z coś tam się znajdzie jeszcze z Messy. A trzeba by popatrzeć, no. W każdym razie, no najczęściej HOI używam. Bardzo, bardzo jestem z niej zadowolony i kurczę, no to tak się wydaje, o, dużo tańsza, bo tam, nie wiem, stówkę jeden filtr. No ale jakby znowu popatrzył, że do każdego obiektywu osobno filtr polaryzacyjny, no to by się uzbierało na dwa z systemu kokin, nie? Kokin, kokę, cokę, kukę, kuźwa, różnie te gadają. Ja mówię, kokin, jeden ciul. Dokładnie, Dareczku, połówkowe, tylko prostokątne. No Darku, przecież wiem, że 95 mm, no. Muszę trochę łacha podżyć czasem. No ale to i tak zacna średnica, dużo światła wpuszcza. Cześć AD Dźwięku, witaj, hejo. Milo Foto, siemanko, Agusia, druga Agusia jest na kanale, cześć Agusiu. Twoja siostrzyczka była pierwsza przed tobą. No. Rybaczki, ściągniemy zdjęcia, oczywiście teraz sobie tak, odświeżymy jeszcze, kto tam co dosłał, Jezu, ile tego się nazbierało znów. Pobierz plik, którym to będzie dysku, nie na tym dysku, zdjęcia na fotogarasz, do zrobienia i dzisiaj 6.03.2023. Katalog sobie wcześniej zrobiłem. I pobierz plik. No i teraz będzie trochę klikania. No oczywiście, Marzenko, niestety przepraszam cię, ale jak cię kochana lubię i kocham, tak Marzenko, no zasada na kanale jest taka, że 2-3 zdjęcia przesyłamy. I jak ktoś przesyła więcej, to ma karę, że jego zdjęć nawet nie pobieram. No i tutaj już tak parę osób dostało taką karę, więc nie mogę robić wyjątków. Także Marzenko, jak coś, to z tych zdjęć, co sobie wysłałaś, wybierz sobie 2-3 zdjęcia i wyślij 2-3 zdjęcia na następny fotogarasz. To będziemy patrzeć i będziemy coś robić. No, Adaś tu na granicy, ale 3 zdjęcia, zmieścił się. Dobrze, to sobie mam oznaczone i teraz tutaj Marzenka, Rafał. Hopsa. Znów ten broncel jeden. Jeszcze byś. O, Zbysiu się znalazł. Kurde, źle oznaczyłem. Czyli tak, Tomka, bo nie, Tomka nie pobrałem. Zbysia nie pobrałem, a już. Zbysiu! Dlaczego JPEG? Takie piękne zdjęcie. Dlaczego? To nawet nie JPEG, tylko ja kupię PNG. Kierwa. Panie, chyba ci się coś pomyliło, no. Kurde, to będzie chyba ten zamek Dąbie, czy kurde, czy ten Czchów z Tatrami w tle, no szkierwa, no. No PNG przysłał Dziod jeden. Rafała pobrałem? Nie, to pobierzemy Rafała. Oznaczymy i te były pobrane. On następny dziod JPEG-i wysyła. Oczywiście pobiorę. Pawełek wysłał JPEG-a, no.
Tu jakiś Tiff, Kacperka. Pewnie będą jakieś gwiazdy. Hopsa, hopsa. Jeszcze sobie tylko oznaczę. Jeszcze, kochani, z tamtego tygodnia z nich nie wysyłałem z obróbki do was, więc dobra, to oficjalnie zamykam przesyłanie z nich na dzisiaj. Znaczy, jak wyślecie, to już będzie na jutro, ewentualnie na jutro, więc o. Bany za JPEGi? Nie, no nie mogę tak z banów za JPEGi dawać, bo no nie wszyscy mają możliwość fotografii w RAWie, a chcieliby, żebym coś z ich zdjęciami podziałał, no to wtedy ewentualnie ten JPEG, nie? Ale wiem, że Zbysiu, kurde, w RAWie może robić, no. Coś pewnie się chłopu pomyliło, no to nawet nie JPEGa wysłał, tylko kurde PNG, no. Szkierwa. O, jesteś po wyłku. No, JPEG się trafił. JPEG się trafił. No, widocznie ci się pomyliło, jak wysyłałeś. Dobra, właśnie chwilę się wziąłem się i zgubiłem na czacie. No, wiem, że Centrum Drogi Mlecznej zaczyna wyłazić. Wiem. I wiem, co to znaczy. A. Tylko jest jeden zasadniczy problem. Chmury zasrane i wiatr. Szkurcze pieczone, już mam dość tego. Cześć Karol Wiążewicz, rozumiem. Albo Wiarzewicz, no. Cześć, cześć. Kochani, ja przekręcę wasze nazwisko, to bardzo, bardzo przepraszam, nie robię tego celowo. A jak robię celowo, to słychać, że robię celowo. Z uśmiechem na twarzy. Malutkie te literki mam tutaj, kurczę, a monitor mam kawałek od siebie i nie zawsze idzie dobrze zobaczyć. Piotruś, jakiś ty skierwa poeta, Mickiewicz kanałowy się trafił, no. No Mateusz, ja nie pomogę, jeżeli chodzi o darmowy program do składania panoram. Popytaj wujka Google, może coś podpowie. Walszwitala, no, filtry nastawne, one są głównie stworzone, filtry ND, one są stworzone dla filmowców. Bo przeważnie filmuje się zachowując klatkarz, odpowiedni kąt otwarcia migawki, dwukrotnie zwiększony do klatkarzu filmu, czyli jeżeli filmujemy w 25 klatkach na sekundę, to naświetlamy ustawiamy czas otwarcia migawki, czyli to w filmie to się nazywa kąt otwarcia migawki, nastawiamy wtedy na 1/50 sekundy. No i filmując w dzień, gdy jest zbyt ostre światło, a chcąc na przykład używać małej, znaczy dużego otworu względnego przysłony, czyli małej wartości przysłony na poziomie 1,4, 1,8, 2,8, 4 nawet, przy 1,5 sekundy, no to już kurczę, ISO 100 to jest dalej wciul za dużo, no i wtedy takim filtrem ND, tym regulowanym, dostosowuje się tą ekspozycję, żeby przyciemnić, żeby to było prawidłowo naświetlone dla filmów. Mówię tutaj w kwestii filmowania cyfrowego, nie? I tak te filtry zostały stworzone. Oczywiście w fotografii jak najbardziej można ich używać, z tym, że no, nigdy nie będziesz wiedział tak dokładnie, ile ND ustawiłeś. Jaką wartość w takim przedziale, nie? Ja na przykład do tej pory używałem filtrów ND
Powiem tak, bardzo się cieszę, bo brakowało mi takiego mocnego filtra ND1000. Przetestujemy, zobaczymy, czy jakieś zafarby daje, tego typu rzeczy. W każdym razie, do tej pory używałem filtrów Kokin z serii Creative i to były filtry płytkowe, ale to były filtry ND8. Do tej pory też używałem filtrów Hoya ND64 serii Pro. Bardzo fajne filtry, bardzo mi się dobrze sprawdzały. Minimalny, lekki zafarb, taki troszeczkę niebieskawy, ale na takiej zasadzie, że nie dodaje to żadnej innej barwy, tylko tak jakby delikatnie, minimalnie obniżył temperaturę barwową. Także tylko suwaczkiem tam powiedzmy plus 50, plus 100 na temperaturze barwowej, w sensie plus 50, plus 100 kelwinów i już byłby ten obraz jest cacy. Także bez żadnego tam zafarbu takiego, na przykład jak niektóre fioletem czy magentą sadzą okropnie filtry i kurczę, jest potem problem, żeby to usunąć ze zdjęć, bo sama tinta i sama temperatura barwowa no niestety nie dają rady, żeby to usunąć. W sensie korekcja samej tinty i temperatury barwowej. No i to jest, tu jest taka jedna rzecz. No i bardzo jestem zadowolony z tych filtrów Hoi ND64, przepraszam. Ale to dla mnie za mało czasami. A przy filtrach ND raczej nie poleca się ich składanie z kilku. Ja tam robiłem taki vlog był. Ja ten vlog bym chciał powtórzyć. Jest na Skwarkach Piczy, znaczy Skwarkach Puszczy. Na kanale, już kochani wam powiem, wideo. Jest taki vlog o filtrach. O właśnie. Jezu. Jest tutaj o filtrach ND i tutaj właśnie używałem tych filtrów Hoya i też ten vlog, kurczę, proszę, na kanale, daję wam na czacie linka, też ten vlog, kurczę, robiłem jakiś czas, długi czas go nagrywałem, że tak powiem, czekając właśnie na pogodę, na wyjazdy i tego typu rzeczy. Nie jestem z tego vloga za bardzo zadowolony, bo kurczę, no nie było tego warunku, który chciałbym użyć. No teraz będę chciał to naprawić, jakby powiedzieć, jakby zrobić drugi taki vlog o filtrach ND z użyciem tego filtra, mocniejszego. I co prawda w tym vlogu zakładałem jeden film na drugi, ale przy tych Hoya jeszcze jak się dwa założy, to jest spoko. Natomiast jeżeli trzy filtry użyjemy na raz ND, no to wtedy wszelakiego rodzaju niuanse barwne, minimalne zafarby, jakie są przy jednym filtrze, to przy trzech one są zwielokrotnione kilkadziesiąt razy, bym powiedział. No i wtedy już się na przykład pojawia problem. Dlatego lepiej używać jednego filtra mocniejszego niż kilku naraz. No już biorąc pod uwagę, pomijając fakt utraty jakości obrazu, że tutaj jednak przez trzy warstwy szkła musi to światło przejść. Trzy warstwy szkła robią refleksy. Jedno nie dość, że pomiędzy sobą, to jeszcze w drodze światła na matryce, co też powoduje różnego rodzaju powstawanie blików, odbić i flar na zdjęciach. Dlatego no ja polecam, jak już, no to stosować jeden filtr. Po prostu mieć kilka tych filtrów w różnej wartości ND tego zaciemnienia. O! Dobrze, no i tak, Dareczku, pięknie dziękuję za 100 norweskich koron, za donata, wielkie dzięki, paniocku. I Boniuś, wielkie dzięki za dołączenie do dziadów borowych na YouTubie, czyli wsparcie poprzez YouTube'a, bardzo, bardzo dziękuję. Już czytam na czaciku, już patrzę. No z Pawą nie dowiedziałem, mam porządną przyłbicę, sobie od świagra pożyczyłem, pani, tak automatyczno. No. Ile mamy osób w ogóle na czacie, na live? Ojojku, 95 osób, bardzo serdecznie wszystkich witam, kochani. Witajcie.
Już niedługo będziemy obrabiać zdjęcia. Najpierw będziemy wybierać i omawiać. Znaczy, no ja będę wybierał i będę omawiał. A potem ze trzy zdjęcia wybierzemy z tych dzisiejszych i będziemy z tych przesłanych, z tych pobranych i będę obrabiać w tej drugie. Dareczek jest z każdej części Norwegii, gdzie go nie zawieje z aparatem. Najczęściej chyba to na Lofotach przebywa. Ale Piotruś, no masz podziałkę na filtrze, ale no, czy ta podziałka jest dokładna? Śmiem wątpić. To jest bardziej taka podziałka orientacyjna niż dokładna. Pewnie, że Lightroom na telefon obsługuje RAWy. Tak samo Photoshop Express obsługuje RAWy. Ale czy panoramy robi Lightroom na telefonie? Chyba nie. Chyba nie. Ale nie jestem... Nie jestem pewny. A może tak być, że RAW tylko dla płacących, Tomku? Nie wiem, no ja mam pakiet fotograficzny, więc normalnie jestem... mam wykupionego, jakby, że tak powiem, tego Lightrooma na telefon, więc... nie używałem go, nie będąc zalogowanym przez Adobe ID. O, tak powiem, więc nie jestem w stanie powiedzieć. Cześć Wituś, witaj serdecznie. I perczysko, siemanko, przebiśniegi można swoje. Panie, u mnie już krokusy kwitną. Ba, miodunka mi zakwitła, znaczy jeszcze nie zakwitła, ale już ma pąki z kwiatami na podwórku. No, no przecież to jest zgroza, żeby miodunka w pierwszej połowie marca zaczęła kwitnąć. Przecież mamy chyba najzimniejszy marzec od kilku lat. Bo u mnie to od ostatniego, no tak ponad tygodnia, no to takie nawet mocniejsze mrozy, no nocą to takie 7-8 bywa czasem. No właśnie, łapki kochani. Łapki, nie żałujcie tych łapek w górę, bo to dobrze robi na algorytmy YouTube'owe. Ej, Dareczku, ja tu widzę 50 polubień. Czasami jest tak, że... i Robert, czasami jest tak, że po prostu musielibyście odświeżyć live'a wtedy. Wtedy one się pojawią. Odbierz telefon? A na który dzwonisz? Odzwoniłeś. A coś ważnego? Coś ważnego, Areczku? Bo wiesz, tak gadać na live'ie, to tak mi nie wypada, nie? Dobry wieczór, Major, dobry wieczór. Dariusz Sitko, cześć, siemanko. Dobrze, kochani, przyjrzyjmy coś tam, co tam żeście nawysyłali. Przejrzyjmy, co żeście nawysyłali. Ale czekaj, no tą zorzę polarną to ja już miałem. Przecież. To chyba zdublowałem sobie. No tak, no już ją żeśmy ostatnio obrabiali. Czy nie tak? 27-28. No tak, ostatnio była. Więc dobrze, ja sobie to przeciągnę do tego katalogu tutaj po prostu i tyle.
A tu sobie usunę. O, nie pokazuj, ponownie usunę. Oczywiście, że odświeżyć live, obejrzeć reklamy. Z każdej reklamy mam jakieś 15 setnych grosza. No. Adaś przesłał takie, kurde, jakieś ssaki polne. Ale, kurde, fajne zdjęcie. Podoba mi się ten kadr. No, druty kierwa, no to musi mi się podobać. Są druty, no to jest zdjęcie. W każdym razie podoba mi się ten kadr, bo jest bardzo ładny. Jest góreczka, jest tutaj ułożenie terenu i zobaczcie, że tutaj też jest górka, która i dzięki właśnie rozmyciu przysłoną i obiektywem, i ogniskową obiektywu, mamy to wrażenie głębi. No i tutaj te dziady sobie stoją, nie? Bądź leżą, one raczej leżą sobie, leżą tak. No, ale piękne koziołki, znaczy koziołki i sarny, łanie, bo to wszystko to jest sarna. I tak, drogie dzieci, tak, sarna to nie jest żona pana jelenia. Sarna to jest osobny gatunek zwierzęcia. I tak, łania sarny jest panią sarninową, a koziołek jest panem sarną. Także taka sytuacja. No. Jelonek jest to osobne zwierzątko. Parzystokopytne, czy tam nie parzystokopytne. Parzysto chyba. Nieważne. Zobaczcie, dlaczego też, właśnie ja mówię, w krajobrazie, w wielu takich fotografiach, jak robicie, często chcecie mieć ostrość w pełnym kadrze. No nie można. No tak jak tutaj widzicie, to dzięki temu, że to tło jest rozmyte, jest ładne wrażenie przestrzeni i one są bardzo fajne, nie zlewają się. Widać, że sam teren jest pofałdowany. Tutaj ostro się ucina to wyostrzenie, ten punkt ostrości, tam już za górką, znaczy za górką, za tą linią nie ma już tego punktu ostrości, już jest rozmycie, no co od razu dla naszej głowy jako odbiorcy daje wrażenie przestrzeni i to, że no tu jest górka, a nie jednolita trawska. Bardzo fajnie, podoba mi się ten kadr, ładnie skrojony, troszkę krzywy, tu patrząc po słupie, ale jest tyle miejsca, że można śmiało sobie to przyprostować. Adaś, drugie zdjęcie Adasia. Takie zdjęcia są dość ciężkie obróbkowo, szczególnie ze śniegiem, przez to, że no, mamy tutaj dużo cienia, a śnieg w cieniu często bywa nadmiernie niebieski. W świetle mamy już więcej ciepełka, choć takiego delikatnego tutaj. I na przykład ja proponuję, żeby jak starać się robić zdjęcia w taki sposób, żeby te główne elementy, czy ten pierwszy plan, choć częściowo był, no tutaj niby jest delikatnie, ale to jest jeszcze za mało, częściowo oświetlony, a resztę sobie można pozostawić troszeczkę w tych cieniach, a tak to, no tutaj, no tu mamy ten główny element zdjęcia i skupiając się na nim, to chcąc jego tak w miarę fajnie sobie potem obrobić, to jakby to powiedzieć, potem jest problem z zapanowaniem z tą temperaturą barwową. No i co tutaj jeszcze? No też delikatnie krzywo jest, nawet tutaj patrzę do linii, jest troszeczkę się wali na prawo. Co do kadru, trochę za dużo nieba. Ono jest tutaj dla mnie niepotrzebne, bo jest nudne, nie ma nic na tym niebie. Więc może bym tutaj więcej dołu ukazał, tym bardziej, że no bardzo fajnie tutaj te linie perspektywicznie się malują i też prowadzą nasze oko. Linie te muldy na polach, prawda? Też to fajnie sobie wygląda. No ale ogólnie zdjęcie jest prawidłowe, poprawne i wszystko w porządku, bo są druty na zdjęciu, są kierwa, druty, to jest dobrze. Adaś Kruszewski. Grunwald znów. A ty nie wysyłałeś tego Grunwaldu już?
Chyba wysyłałeś. Pani, ja to pamiętam, ale nie obrobiłem tego zdjęcia. To też na pewno wysyłałeś. Ja chyba coś za dużo zdjęć pobrałem, bo widzę i te. To przecież obrabiałem nawet ostatnio. Ej, co mi się te zdjęcia pomieszały? Czekajcie. No właśnie, bo ty, Adaś, to ostatnio wysyłałeś. Kurde, pomieszały mi się zdjęcia. Czyli tak, to i to. Nie na dziś, że tak powiem. Nie na dziś. Więc to. O, tu jeszcze Rafała. Czy jeszcze któreś się dubluje? Chyba tyle. Dobra, to. Wywalam, bo żeśmy omawiałem ostatnio na live, nie? Śnieżyczki, przebiśniegi. No fajne, ładne bokechy. Ładne bokechy. Centralny kadr, ale ładnie tutaj się to kompozycyjnie maluje. Troszeczkę ciasnawo. Ja bym więcej dołu jeszcze lekko widział, ale tu jest w porządku. Tak patrzę jeszcze na kwiaty i dobrze, że dobrze. Jest jeden w pełni pola ostrości, więc fajnie, bo tak to bym się czepiał, że gdzieś tu z przodu jest ostrość ustawiona, a na kwiotku nimo. No, ale w każdym razie no całkiem przyjemna fotografia, ładny światłocień. Trochę mnie denerwuje kompozycja barwna. Chodzi mi o to, że tego brązu jest za dużo z tyłu. No wiadomo, no kurczę, no liście brązowe, uschnięte, opadłe, no to robią taką robotę. No raczej śnieżyczki i przebiśniegi nie kwitną. Przecież, gdy jest zielono wokół, tylko gdzie jest jeszcze szaro, buro, ponuro, a często biało, mroźno i skute lodem. W każdym razie, no tylko tutaj pod tym względem tak kompozycyjnie barwnie mówię. Bardzo, bardzo przyjemna fotografia. Cezary, przepatrzmy tutaj, mamy słoneczko, jest szeroki kąt i to zdjęcie mi się dość podoba, to znaczy tak, znalazłeś coś tutaj ciekawego w postaci, nie wiem jak to nazwać, wysuszone trawy zebrane przez wodę, czy tam jakieś wodorosty, czy coś, no nieważne. W każdym razie znalazłeś coś ciekawego. Coś ciekawego na plaży, coś, co się wybija z całej reszty i wydawało się nienaturalne, prawda? I jeszcze dzięki temu fajnemu ułożeniu ta woda tutaj dosyć ładnie oplata. Sama woda też jest tutaj dłuższy czas użyty troszeczkę i jest delikatnie rozmyta. Z tym, że no troszkę małe to rozmycie jeszcze jak dla mnie jest. Albo mocniej to zrobić, albo zrobić na zasadzie ostrej zatrzymanej kropli w powietrzu. Ani wiem, tam na czacie, zaraz na czacie przejdę, pogadamy. Jeszcze. No i tak tutaj pod tym względem. Szkoda tylko, że to słoneczko nie jest gdzieś tutaj bliżej, tylko jest tak bardzo, bardzo blisko lewej krawędzi. Ja tutaj chyba jeszcze proponowałbym tak może kucnąć i troszeczkę zbliżyć się, wykorzystując ten szeroki kąt i dystorsję szerokiego kąta, jeszcze do tych traw, do tej kępy. No może kucnąć, no może nie całkiem tak z żabiej perspektywy robić, ale troszeczkę jeszcze obniżyć aparat. No i spróbować tak skadrować, żeby to słoneczko było bardziej gdzieś w linii złotego podziału. I trochę więcej nieba tu jednak bym pokazał. Tu troszeczkę można by było tego dołu przyciąć, tak żeby ta chmurka tu była cała. Żeby ona też nie była tutaj tak ciasno, bo ona jest przepięknie oświetlona. Zrezygnować z centralnego takiego kadru, znaczy centralnego, w sensie linii horyzontu po środku kadru, tylko dać ją trochę niżej, tak blisko 1/3. I w ten sposób próbować kadrować. Myślę, że byłoby kompozycyjnie jeszcze przyjemniej. Dawid jakieś połoniny nam wysyłał. Połoniny. Kurde, fajnie, podoba mi się. No i tutaj jak najbardziej ostrość w pełnym
zakresie naszego zdjęcia w pełnej głębi jest pełna ostrość, o, w sensie, że od pierwszego planu do kierwa ostatniego. Tu jak najbardziej jest skazana i mi się to podoba. Fajnie jest, że ta droga tutaj, ten szlak, wychodzi sobie tutaj z boku. I on właśnie, zobaczcie, pięknie nas prowadzi. Dobrze, że ci ludzie tutaj są. Ja bym ich nawet nie usuwał. Bo oni też tutaj bardzo fajnie opowiadają. Pięknie nas prowadzi. Plus ta... Podejrzewam, że to zdjęcie było rano zrobione, bo tu raczej na chmurę mi nie wygląda, tylko bardziej na mgłę, która się już dosyć wysoko uniosła, ale jeszcze spowija szczyty. No i plus to błękitne niebo. Bardzo, bardzo mi się to podoba, ale zobacz jeszcze, na przykład zastosować też tutaj dłuższą ogniskową i zrobić sobie drugie zdjęcie w poziomie, powiedzmy, o, w tą stronę, o, w taki sposób, mniej więcej, sobie przekadrować. Też nam tutaj prowadzi ten szlak. Jest troszeczkę pełniej w kadrze, no nie mamy oczywiście niebieskiego nieba, no troszeczkę jest inne wrażenie tego kadru, ale też ci ludzie tutaj, oni są też, też takim, no, dopełniającym elementem. Ja sobie teraz ich zasłonię paluchem i zobaczę, jakby to wyglądało, no tak, jak najbardziej mi pasują tutaj ci ludzie. Tu oczywiście te słupki to można sobie usunąć, wyfotoshopować, czy tam wylightroomować. W każdym razie tak też byłby fajny kadr, co nie mówię, że ten jest zły, bo ten też jest bardzo ładny. Galaktyka wiatraczek, no oczywiście, że dwa razy pobrałem to zdjęcie. No panioczku, bardzo, bardzo przyjemna fotografia, bardzo mi się podoba. Zobacz, tutaj to słoneczko, takie jakby taki borowy ludek, jakby dziad borowy złapał sobie tutaj to słoneczko, taki tak trzymał w rączkach, próbował ściągnąć z tego nieba. No, mam takie skojarzenie po prostu, nie? Mam takie skojarzenie. W każdym razie fajne barwy, fajne utrzymanie, zamglenie. Do czego się dopieprzę w kadrze, to tak, albo zrobić jeszcze troszkę ciaśniej na tej zasadzie, może być oczywiście w pionie, nie? Z tą gałęzią i no... Jeżeli chodzi o równowagę zdjęcia, no to wtedy słońce przesuwać na lewo i tutaj jeszcze tak utrzymać, tym, że mówię o zdjęciu w pionie, nie? Pionowym, ciaśniejszym, to tak w ten sposób, albo panie po prostu, żeby też było dołu trochę widać, to przynajmniej, no o te krzaki nie mówię tutaj, żeby ich korzenie było widać, ale to jest główne drzewo. Główny element, więc żeby przynajmniej dało się w jakiś sposób tutaj wywnioskować, że ono na przykład stąd się zaczyna, a ja widzę, że ono tam jeszcze idzie troszeczkę, ale bardzo, tak czy siak bardzo, bardzo fajnie i to jeszcze tak pełno jemioły na tym, tego zaschanego pasożyta na tym drzewku. Kacperek, o Jezu, zaś się zeżygam, kurde. Kacper, czemu ty mi to robisz? Ja wiem, że najpierw była koniunkcja Wenus, Jowisza z Księżycem. Potem było bliskie spotkanie Wenus z Jowiszem. Ja się bardzo cieszę, że fotografujecie i robicie. Tylko po prostu mój Facebook spowodował to, że już żygam tym tematem. Kilka dni wchodzę na Face'a. Nawet tam swoje sprawy pozobaczymy, ja nie jeżdżę po wallach, nie przejeżdżam, ale wszędzie widzę tą Wenus z tym Jowiszem, normalnie. Dobrze, a propos zdjęcia. Troszkę jest za długo naświetlane, bo tak, no przy takiej fotografii tutaj pasowałoby, żeby te gwiazdy nie były tak spalone. One są spalone, czyli troszkę bym tutaj krócej ponaświetlał i też, panioczku, zobacz, masz delikatny pojazd. Są kryski, delikatne kreseczki z gwiazdulek, więc też trzeba wziąć pod uwagę i właśnie skrócić ten czas, bo po prostu jest za długo. Było naświetlane i troszkę, nie wiem jaka tu przysłona była. Dziesiątka. Czemu dziesiątka? Czemu?
Czemu dziesiątka przysłona przy tym zdjęciu? No ISO 1000 nie jestem w stanie zrozumieć. Czas, nie wiem czemu mi pokazuje 101 sekund. Ale czemu dziesiątka? Podejrzewam, że to może być stack. No, trochę za duże te spajki z tych gwiazd narobiło przy tej dziesiątce. Przepraszam. One jednak są troszeczkę tutaj za duże przy takich zdjęciach. No i przy dziesiątce już traci się troszeczkę tej rozdzielczości. Za to ładnie tutaj widać już jeden z księżyców Jowisza. Nie wiem, który to będzie. W każdym razie ładnie widać. No, można było zaobserwować tam chociażby przez... Znaczy można w ogóle przez lornetkę zaobserwować często parę księżycy wokół Jowisza, jak sobie patrzymy w niebo. Tak, to będzie stack, biorąc pod uwagę, że to jest TIFF i biorąc pod uwagę, że tu mam takie inne zafarby się malują mi. Czyli to jest po prostu po przestakowaniu. W każdym razie za długo naświetlane, bo mamy... Są te pojazdy. Kacperek. No i tutaj Kacperku całkiem przyjemny, żeś wschodo-zachód popełnił. Mówię wschodo-zachód, bo nie wiem, czy to zachód, czy wschód. Raczej chyba zachód. Sądząc pod uwagę, że nie mam gieł, które często teraz się pojawiają z rana. Co tu mogę zasugerować? Troszeczkę bym tutaj jeszcze jednak na... No może tak bardzo delikatnie na lewo przykadrował to zdjęcie, ze względu na to, że oto drzewo, które troszeczkę moja kamerka tutaj zasłania, żeby ono było tutaj całe w kadrze. Bo one tutaj, to drzewo z tym drzewem, o, tym mniejszym oraz tym słońcem, to są główne elementy, jak dla mnie, tutaj w tym kadrze. Tu mamy ten pierwszy plan, łącznie z tym trzcinowiskiem, które jest pięknie oświetlone od tyłu, piękną kontrą tego słoneczka. Warto byłoby tutaj też skupiać się na takich elementach w zdjęciu. Pamiętajcie, robienie, kadrowanie i robienie zdjęć to nie zawsze jest tylko tak, że o główny element słońce, żeby to było w złotym podziale, ale musicie też zwracać uwagę, jak co się dzieje też z innymi elementami. Czasami trzeba zmienić pozycję, przesunąć się, popatrzeć troszkę z innej perspektywy, tak żeby te elementy no naszej fotografii też były ładnie, fajnie skomponowane na zdjęciach. Oczywiście to jest bardzo przyjemne zdjęcie, po obróbce coś z niego ciekawego może być, no ale wiecie, ja tutaj tak troszeczkę muszę czasami się pierdół doczepiać, ale bo chcę wam dopowiedzieć, żebyście zwracali uwagę na niektóre aspekty, bo wam to troszeczkę jeszcze może pomóc przy fotografiach. Karolinka. I co my tu mamy? Oj, tu mamy nieostro, niestety, nieostro. Fajne zdjęcie, podoba mi się ten kadr. Znaczy, koncepcja tego kadru, jak najbardziej. Z tą wodą rozbijaną na falochronie. Powiem tak, jeżeli bym robił to zdjęcie, zapewne bym nawet użył jakiejś dużego otworu przysłony, walną ostrość na tego jaszcząpa falochronnego morskiego i przepraszam, będę musiał za chwileczkę zrobić drobną przerwę na smarka i pewnie bym kadrował podobnie, bardzo ładne barwy, tylko no niestety ta ostrość tutaj uciekła i ja tutaj widzę. Tak, nie dość, że troszeczkę ta ostrość uciekła, to jeszcze jest delikatne poruszenie na zdjęciu. Morris. No i znów, znów kolejne zdjęcie z problemem ostrości. Ciekawie, powiem tak, ciekawie, bo mamy tutaj ten dół. Widzę bardzo długo zdjęcie naświetlane, bo jest specyficzny szum, który powstaje przy długim czasie naświetlania.
Czy bardzo długo? No, niekoniecznie musiało być to bardzo długo naświetlane, bo to mogło być, nie wiem, 20 sekund. Ale już widzę, że hot pikseli zaczyna wychodzić. O, tu na przykład taki jeden duży jest widoczny, zielony, nie? I pełno drobniejszych małych, małych zielonych i czerwonych. No, nieważne, to takie niuanse. Ostrość uciekła. Przede wszystkim, kochani, często czasami pytacie, jak fotografuję krajobraz z gwiazdami, gdzie ustawić tą ostrość, bo bym chciał na przykład na 1/3 kadru, ale przecież jest ciemno. Kochani, wtedy pal licho ten dół, no chyba, że jest coś ważnego na nim, jakiś element, no ale on też musi być wtedy oświetlony. A jeżeli jest oświetlony, no to możecie na nim ustawić ostrość. Natomiast tak to zawsze ustawiajcie ostrość na gwiazdy. Zawsze na gwiazdy. Szukać tą najjaśniejszą gwiazdę, włączyć sobie live view i wziąć na tą gwiazdę sobie manualnie po prostu na live view wyostrzyć. No tutaj one bardzo ciekawie się zbokechowały, prawda? Poza tym ładnie widoczne tutaj powoli centrum Drogi Mlecznej, tu mamy Łabędzi, no jeszcze tego centrum nie widać, ale tu już zmierza ku temu centrum. Mamy tu okolice Łabędzia, nawet delikatnie fiolety się z mgławy Strąba Słonia i Ameryka zaczynają się malować. Coś tutaj widać, no ale niestety no do obróbki to zdjęcie jest po prostu za bardzo nieostre, bo tu kaszanem bym po prostu całkiem narobił. O, to zdjęcie też out, bo to ostatnio było obrabiane. Kochani, 30 sekund. Zaraz wracam. Jestem już, kochani. A, musiałem skoczyć do łazienki i się wytemtegować z nosa. Wiecie, moje zatoki. A ta pogoda wcale im nie sprzyja. Dobrze, sekundka przerwy w omawianiu zdjęć. Zobaczymy, co tam na czacie. I dajcie odpocząć troszkę mojemu gardłu. Przepiję sobie herbatką. I o, coś miałem powiedzieć, ale nie, jeszcze nie. I zaraz będę patrzył, znaczy zaraz, czytam, co się tam pisali, tylko chcę od momentu, gdzie skończyłem czytać czacik, popatrzeć, zacząłem czytać. A Marcin, on mówi, że one z Norwy stają? To może. Odnośnie tych sarenek, nie? Aguś, widzisz, a potem mówią, że faceci myślą tylko o jednym. No. Koto jeleń? Daniel to jest całkowicie inny gatunek. Tak, masz, Andrzejku, rację. Pani Sarna to koza. Koza. Bo łania to jest przecież pani jeleniowa.
Daniel, ten cecha z Orlenu. To ty chcesz od polskiego oligarchy. Kurde. Do tego dziot doprowadził, że ja już parę miesięcy kawy z Orlenika nie piłem. Zawziąłem się. Moja ulubiona kawa. No, na pewno będzie taka sytuacja, że podjadę i napiję się kawy z Orlenika. Moja pewnie opierdzieli hot doga. Ale kurna, no. Zawziąłem się. Musisz ustalić, czy nieomawiane w danym dniu zostawiasz, czy usuwasz, bo się zapętlisz. Znaczy tak, omawiam wszystkie, tylko nie wszystkie obrabiam. Wszystkie, które pobiorę na dany dzień, to omawiam, nie? Ale nie wszystkie po prostu obrabiam. Ej, kurde, nie? Ucho mi zatkało. Od tych smarków. No. A tamte zdjęcia, nie wiem, musiałem pobrać przypadkowo ich za dużo. Za nisko na serwerze zszedłem i pobrałem. Cześć Maciej. Cześć Maciej Koszewski. Witaj serdecznie. Rafał, po kolei lecę. Zaraz będą twoje. Tak, chmury z tym wodorostami tu fajnie robią, tylko szkoda właśnie, że troszeczkę ta chmurka jest tam ucięta. Jeszcze tak troszeczkę bym to tak przekadrował i troszkę na lewo, troszkę wyżej i byłoby cacy. Dawid, nie narzekaj, że 150-600 swoje waży. Nie narzekaj. No. Chcesz mieć długą ogniskową, to musi ważyć. Ale to właśnie przy F10 już tracimy, można już stracić tą ostrość, więc... Słuchajcie, to jest tak, że jak robicie zdjęcia gwiazd, to pierwsza ogniskowa, że tak powiem, z tych ostrych... Nie ogniskowa, pierwsza przysłona z tych ostrych przysłon, licząc od największego otworu względnego, nie? Czyli powiedzmy, na czwórce już mam ostro, więc robić na tej czwórce ewentualnie na 4,5. Nie ma sensu dawać więcej. To jest taka odległość od was do fotografowanego obiektu, że jakokolwiek przesłonę byście nie ustawili, to będzie zawsze w polu ostrości, jeżeli dobrze ustawicie ostrość. Tylko kwestia jeszcze rozdzielczości obiektywu. No i tutaj pojawia się taka sprawa, że no przy wysokich przesłonach, tak jak i przy tych niskich, to rozdzielczość obiektywu jest dość słaba. Pewnie, Edytko, że w samym PS-ie też da fajnie obrobić zdjęcie. Oczywiście, że tak. No planety, nie gwiazdy, planety, no ale to tak upraszczam, żeby każdy wiedział, o co chodzi. No na 22 byłyby gwiazdki, tylko że już były, te kropki to już byłyby nieźle rozmyte. Witku, wiem, że mewa. Mogę powiedzieć, że mewa zwyczajna bądź mewa biała. Musiałbym się dokładnie przyjrzeć, ale tutaj większość ptaków na kanale nazywamy jaszczompami. Po prostu. No, Olympusy mają fajny ten trybik. Przynajmniej bawiłem się u kolegi w Olku Piątce chyba MK3.
Tam bodajże był ten tryb, żeśmy nocą się bawili. Całkiem fajnie ten tryb działa. Pobierz jedno zdjęcie, bo będziesz omyłkowo skasował. Które? Twoje, Adaś? A żebym to ja jeszcze wiedział, które teraz to skasowałem. Trudno, to nie będzie. I tyle. Nie będzie. No i powiem wam, że muszę przemyśleć jeszcze sprawę tych naszych fotogaraży, kurde, bo ostatnio popołudniami nie wyrabiam z czasem. Popołudniami i wieczorami. Nie wyrabiam z czasem i kurczę, muszę ty przemyśleć, czy przypadkiem jednego znów nie przestawić tak, że będzie z rana. Przed południem. Któryś dzień. Tam jeszcze ze dwa stare wiszą. No tak. Na pewno to jeszcze jest stare. To na pewno jeszcze jest stare. Dobra, to już zerknę jeszcze. Nie wiem, jak ja to pobierałem, że ich tyle, że tak je pobrałem. Tak, to było. Jeszcze zobaczmy tutaj z tych. To już nie. Nie no, myślę, że tyle. Ze starych zdjęciów. No to nie da się już mniej spać. Ja wstaję dosyć wcześnie, no. Biorąc pod uwagę to, że... No, mogę sobie pozwolić dłużej pospać, to i tak zazwyczaj staję koło 7. Procedura poranna. Fajeczka. Kawusia do dzbaneczka. O. Filiżaneczka. Odpalamy komputerek i zaczynamy robotę. Porobię za 3 godziny, 3-4 godziny. Potem często wsiadam w samochód, jadę albo do labu, albo coś pozałatwiać na mieście. A jak nie mam załatwień, a jest ładna pogoda, to idę robić na ogrodzie. Potem wracam, coś porobię znów na komputerze. Przyjdzie żonka, zjem obiadek, trochę podpoczywam, potem znów siadam, robię coś na komputerze, albo idę porobić coś w domu. Ze spraw domowych bądź podwórkowych. No i potem z jęzorem na brodzie już taki umordowany lecę na live'a. No i to jest takie o. Czasami już nie mogę się wyrobić. Dobra. Paweł, jakieś zamczyska. Jakieś stare zamczyska. Tu jakaś wieża. Ta wieża mi przypomina troszeczkę wieżę w Gruzji. W Gruzji tam w pewnej miejscowości mają tak pełno wież, nie? Obronnych. Wież takich nawet mieszkalnych gdzie, niektórych. No tak mi to przypomina, ale bardziej bym powiedział, że to takie klimaty chyba południowych Karpat, gdzieś Rumunia, może te rejony. Takie trochę transylwańskie. Nie wiem, tak na moje oko. Ładny kadr, fajnie ta linia idzie przez środeczek. Tu ładnie symetrycznie umiejscowione. Fajnie w tą stronę znowuż perspektywa powietrzna, czyli to zanikanie barw i kontrastów względem odległości, plus no akurat przy tak ostrym świetle, jakie tutaj na przykład było, no to te pyły w powietrzu jeszcze mocno wyrozświetlane, zdjęcie robione na dłuższej ogniskowej, co dodatkowo potęguje to, że jest niebiesko po prostu w powietrzu. Tylko, że tak, no chyba jest tu jakaś delikatna nieostrość. Jakieś delikatne poruszenie, albo ewentualnie front focus troszkę, może gdzieś tutaj ta ostrość bardziej złapana, ale to może być też spowodowane nagrzanym powietrzem i falowaniem powietrza, więc nie ma co się przejmować. Okierwa, są druty, to dobrze,
Tu ledwo widoczne, ale są. Są druty. Kochani, czasami też jest tak, że jeżeli macie, robicie zdjęcie na dłuższej ogniskowej, jest ono nieostre. Robicie to na przykład w upale, albo po upalnym, ciepłym dniu. Na wieczór. To nie ma co się przejmować, to nie jest problem obiektywu. Bardzo często po prostu powietrze pod wpływem temperatury, ono faluje, zmienia swoją gęstość. I dlatego tak się dzieje, że jakby tak przez szklankę wody fotografował. Potem te zdjęcia wyglądają. No przyjemne zdjęcie, przyjemne. Rafał. Następny z kropkami, kierwa. Następny. I tak, Rafał, no tu masz, ostro jest na tym zdjęciu, więc fajnie. Troszeczkę kadr może się delikatnie wali, ale ciężko mi jest... Chociaż nie, drzewa są w miarę prosto. Tu mamy górkę, a tutaj dom może być krzywo już spowodowany ogniskową. No ogniskowa też jest na pewno zdecydowanie zbyt wąska. No pasowałoby, żeby to gdzieś taka była. O, i tak na przykład zrobić zdjęcie sobie troszkę dłuższej ogniskowej. Te cztery drzewa, tutaj pięknie komponujące się, plus właśnie Wenus, planety z Jowiszem. No i zdecydowanie to jest zbyt długi czas naświetlania, bo mamy mocny pojazd gwiazd. No pamiętajcie, że żółw oraz słonie, które na nim stoją, oni na swoich plecach trzymają nasz dysk Ziemi, one się wiercą. No, no wiecie, czasami coś zaswędzi, coś tego. No i kurde, i ten ruch widać, że jak to się poruszy, to ten firmament lata sobie po prostu no i mamy to poruszenie, więc musimy sobie to zrobić bardziej na krótszym czasie, żeby tego poruszenia uniknąć. No, wyjdź mi z tego. Dziękuję. Drugie zdjęcie Rafała. No tutaj już jest krzywo i nieostro. Rafał, ty masz coś z tą ostrością. Musisz, jeżeli nocą masz problem z ostrzeniem na automacie, chociaż tutaj nie powinno być żadnego problemu, bo jest tak jasno, że gdziekolwiek by tu nie walnął punktem do ustawienia ostrości, to ta ostrość by była. Ale kurczę, no masz, jest nieostro. No i panie, no i krzywo. No patrz, jak tutaj, kurde, wezmę tak latarnię do boku, o. No to tu będzie z 11, może nawet 15 stopni krzywizny. No, trzeba prosto zdjęcia robić. Musisz zwrócić uwagę, albo najlepiej sobie ostrzyć po prostu, jeżeli nie ufasz autofokusowi, masz jakiś problem z tym, to ostrzyć ręcznie. Ale poza tym, fajne barwy nieba. Lubię takie. Bardzo późna niebieska godzina. Niebo jeszcze niebieskawe. Dobra pora do fotografii architektury. Tomasz Grzegorzek. Tomek był w Sopocie. Fajne zdjęcie. Podoba mi się. Można powiedzieć taki wakacyjny pstryk, ale on dużo opowiada. Ja bym to nawet nazwał w ogóle, na pewno nie jako zdjęcie krajobrazowe, czy jakieś tam, czy też zdjęcie wakacyjno-wycieczkowe. Trochę bym powiedział takie nawet reportażowe, bo ono coś mi tu opowiada. No, są te łodzie, bardzo fajnie tutaj jeszcze opisane. Fajnie, że tak wykadrowałeś, że widać tutaj tą rejestrację, że tak powiem, tych łodzi, tych kutrów, bo to bardziej kutry są. No kuter to forma łodzi, nie? W każdym razie, o, ale opowiada, tu ludzie, coś się dzieje, tu jest przestrzeń ta rybacka, tu ludzie, coś się dzieje, tu jakaś jedna baba stoi, druga baba robi zdjęcie, tam ktoś na jakiś kitesurfing uprawia, tam pełno Januszy, zaczyna się parawaning, no coś to zdjęcie mi opowiada w każdym razie. Nie jest takie, jak zasłonię tych ludzi, tak troszkę nudno się robi. Ale to, że tutaj oni są, no to takie typowe polskie morze. Czyli co? Brudna, brązowo-zielona, zburzona woda. Mocno poruszone chorągwie.
znaczy, no, chorągwie, flagi, no to są odboi, nie? Mają tutaj sieci i jak rzucają, to po prostu, żeby z daleka widzieć boje, gdzie sieci są. Widać, że mocno na wietrze poruszane. Paskudna pogoda, dykta na niebie, w ogóle nie teges. Ale Polak pojechał na wakacje. Kierwa, to co będzie siedział w hotelu, idzie nad morze, się kąpie i się bawi. No, także mówię, to troszeczkę takie reportażówka nawet. Pod tym względem. Tomasz Mejziński, no piękne światełko. Piękne, no i bardzo mi się tutaj podoba to. Ostródko, cacy. I na przykład tutaj, o zobaczcie. Tu wcale nie przeszkadza, że ten śnieg jest nieostry. Nawet fajnie, bo wprowadza pewną głębię. Natomiast tutaj jeszcze ten zanik z tym przejściem do tych barw, jeszcze tu bym taki delikatny, o jest błękicik, właśnie błękicik nieba, po prostu tutaj te karmazy delikatnie się pojawiające gdzieś tam od jakiegoś załamania światła, kurczę, super, lubię takie zdjęcia z takim światłem, bo warun naprawdę był zacny. Troszkę za dużo tego dołu w przypadku powiedział, no tutaj myślę, że można było śmiało takie po 16,9 przykadrować. Zbysiu, no PNG wysłał, piękna panorama, no ale no czego PNG? No, piękna panorama, oczywiście wszędzie muszą być wieże telekomunikacyjne, ale kurde mamy, czyli Taterki, plus ten zameczek, to będzie chyba zamek w Czchowie. Przegooglujmy. Albo i nie, albo i tak. Tak, to będzie Czchów. Czyli dobrze sobie skojarzyłem. Bridge. Przynajmniej na to mi wygląda. Nie, to nie jest Czchów, przepraszam. Nie, to nie jest Czchów. To nie jest Czchów. Czyli źle skojarzyłem. Ta owalna wieża mnie. Może Słowacka Stara Lubowna? A zamek... Tak! Ha, 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 ha. O, i jest nawet podobny kadr. Stara Lubowna. Lubowna. W ogóle zamek jest polski. Starej Lubownej. Ale to jest Słowacja. No, widzicie. Dobrze skojarzę. No, pięknie w każdym razie. Tylko do dupy, że pęgie, no. Ale Stara Lubowna. Byłem na tym zamku. Bardzo ładnie, bardzo ładny widok. Ale to lata temu. Oho. Z 15, może 16 lat temu tam byłem. I Dawid Broncel jeszcze mamy. Taki cościu. Kurde, podoba mi się to zdjęcie. Krzywe, no, do wyprostowania. Ale to będzie dronowe chyba, nie? Dawid dużo dronem robi. No, patrząc tutaj na proporcje zdjęcia, to będzie pewnie Mavic. No i że dengi, ale RAW przynajmniej. Ładnie, ostro. Oczywiście tu do wyprostowania. Taki klimat Beskidu Niskiego. No, bajka. Super. Dobra, no to wybiorę jeszcze teraz zdjęcia na dzisiaj do obróbki. Chcę wybrać 3. I tak, myślę, że to bym zrobił. Cezarego. To zdjęcie Tomka mi chodzi po głowie, ale jeszcze się zastanawiam. Tylko przez to, że Tomka ostatnio było sporo zdjęć. Znaczy sporo, nie wiem. Nie, wydaje mi się, że robiłem twoje. Przynajmniej dużo przesyłałeś. Więc dużo mocno skojarzyłem. Tu wiele obróbki nie będzie, więc wezmę to jako dodatkowe. Galaktyki, wiatraczka.
Tu Andrzejku. No tu wiele też bym tutaj nie tworzył. A, weźmy. No mam 4 już, ale tutaj no, takie co tam chwilę zajmą, to mi nie przeszkadza. I może to wezmę Dawida. Jeszcze, chociaż jeszcze kminie. Może by z tego JPEG-a spróbował coś, znaczy tego PNG spróbowałbym coś zrobić. No jest to dobre rozdzielczości panorama, to może by coś się udało tutaj wydrzeć. Tym bardziej, że jest słaby kontrast. To rozpiętość tonalna by była, tylko tutaj podejrzewam, że smoliście czerni wydupcy na tych smrekach. Dobra, spróbuję. OK. W Lightroomie sobie zrobię nowy katalożek. Dzisiaj mamy 64. Fotogarasz. Jak nie padnę, to może jeszcze coś zrobię. Piotruś! Piotruś! Ale co, mówisz o tym? O tym kościółku? Dawid, powiem ci, że no, ja bym chciał troszkę przy nim wziąć, także ja wiem, że wziąłem ten kościółek. I wiem, że było zaznaczone przez ciebie. Także luzik. Dobra, no to teraz chwilka na czacik, załyczę i zaraz będziemy... Jeszcze sobie tabletora wyciągnę. Zaraz pobawimy się tą obróbką, psuciem tych waszych zdjęć. O. No i kochani, oczywiście przypominam o tej nieszczęsnej łapce w górę, bo kurczę i motywuję. Łechta moje ego, a tak poważnie, to karmi algorytmy YouTube'owe i dzięki temu YouTube chętniej proponuje moje materiały innym widzom, innym osobom i nowi widzowie mogą odkryć kanał i do nas dołączyć. No i tak, plany moje na ten tydzień. No tak jak mówię, jutro jadę z moim kiciusiem kochanym do weterynarza na sterylizację z bunieczką. Jutro na sterylizację i się troszeczkę tym stresuję. Pergolę chcę skończyć w tym tygodniu i czekam na pogodę. No oczywiście no, pełno roboty na komputerze, to cały czas jesteś do roboty. Z pergoli nagrywam vlogi, będą na Borowym kanale, na drugim kanale oczywiście. Link jest na tym kanale, można sobie wejść na Borowy kanał. Zresztą gorąco zapraszam, zapodamy linka. Gorąco zapraszam na mój drugi poboczny kanał, pozafotograficzny. O, proszę bardzo, zapraszam do subskrypcji. Dzisiaj pojawił się nowy film o tym, jak robiłem odpływ zrynny wczoraj. No i w międzyczasie nagrywam nowe vlogasy, ale tutaj jak robię pergolę, ale no kurde, one się pojawią, jak skończę tą pergolę. Ale myślę, że będzie ich kilka. Na razie mam 2 nagrane. Nawet chłop przedać, bo bardzo... Chłopie, dziękuję. O,
Oczywiście, że kaftanik. Tu wszystko ma już łóżeczko przygotowane, kaftanik. Sześciutko. Czekajcie, ja pójdę po nią, bo pewnie w tym tygodniu nie będziemy jej brać na rączki. Musi, Gunia się musi przywitać. Gunia. Idzie mała dziewczynka. Oj, ojku. Takie nieszczęście, bo pan cię na rączkach trzyma. O, kochany pieszo. No cio. Oj, 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 oj. Straszne nieszczęście. Roczek mam. 28 marca będziemy świętować roczek, tak? Tuńczyka opierdolisz sobie. No. O, moje malutkie. O, jakie nieszczęście, jaki płacz. Oczywiście. To ona musi decydować, kiedy na rączki bierzemy, tak? No dobrze, no idź, idź. Kochany dachowiec. Kochany dachowiec. No, no i się stresuje, kurde, no. Bo to jednak zabieg pod narkozą i... A to różnie bywa. Chociaż Rita, nasz piesek, ten sam zabieg przeszła, nie? Tylko ona przez ropomacicze przeszła, bo... Nabawiła się ropomacicza, nie była sterylizowana i... Trzeba było szybko... operować. Dawid, ja już mam dość tuńczyka. Już mi bokiem wychodzi. Na diecie jestem, wiecie. Ostatnio tuńczykiem się zajadam. No i się pochwalę. Znaczy, stosuję metodę powolnego spadku wagi. Nie chcę spaść szybko, bo ja zawsze jak w miarę szybko zwalałem, to potem masakrycznie mi dowalało. Jojo. Pochwalę się. Taki miesiąc i tydzień 4 kilo. Spadło. Także i spada cały czas, więc się cieszę. Cześć Mariuszu, witaj. No u mnie Rita ma 13-14 lat będzie miała w tym roku. Babunia już straszna, już ma problem z chodzeniem. Jedzie na sterydach cały czas. Bez sterydów już by nie chodziła. No i zaczyna ścikać też. Pod siebie po prostu robić. No już taka demencja trochę ją bierze, te starcza. No i poza tym jest leniem pierdolonym. Kurde, to jest pies leniwiec totalny. O, wczoraj jest kocki, nie? Kurde. Nasza Rita. Kotu, uciekaj. No widzisz, kurde, no to panie, to się spóźniłeś, byśmy skrzyżowali Stefana. No. No jest kochana, gdzie żeś pociekła? Co? Bunia. No pewnie do wersalki weszła. W wersalce mam stare kasztany. Ona wchodzi do tej wersalki tam tyłem i tymi kasztanami się bawi. To jest jeden rumor. To lata. Bunieczku, gdzie kotek poszedł? A, tu ma pełno śmieci do zabawy to. Pozdrawiamy Norwegię, pozdrawiamy.
No dzisiaj mam co najmniej 3 widzów z Norwegii. Dostałem też dzisiaj zaproszenie do Izraela na zdjęcia. Na wspólny wypad. Od widza, który mieszka w Izraelu. No kurde, kiedyś będę musiał, no ale już jest kolejka, bo mam tak zaproszenia na Islandię, do Norwegii, do Szwecji, do Szkocji. No i teraz jeszcze Izrael doszedł, no. Już nie mówiąc o tym, że mam cały czas zaproszenia do Tyrolu i do Włoch. No to Tyrol i Włochy bardzo bym chciał odwiedzić, ale to wszystko zależy od tego, jaki będzie stan techniczny Klaudyny. O kuźwa, właśnie, trzeba przegląd zrobić. Aż się sprawdzę, do kiedy mam. Tu się nie skończył. To mi się przypomniał. No. Stan techniczny Klaudyny, zasób portfela i cena paliwa. Już sobie szybko sprawdzę. Pojazd. O, w Buni urodziny się kończy 28 marca. Dobra, to mam czas, żeby sobie zrobić przegląd na spokojnie. O, Morris, jesteś, witaj, witaj serdecznie. No, tylko kurde, no mówię, no finanse, a Izrael to już... strasznie daleko. Kot jest Żydem. Kot z Leżajska pochodzi, z Leżajska mnie przywieźli, to Żyd jest. Ja nie jestem żadnym antysemitą, także luz. Ludzi to ja oceniam po stanie ich umysłu, a nie po tym, jak wyglądają, skąd pochodzą i tego typu rzeczy. No, Maria Marczak, kurde, no. Piękne. Kiedyś na pewno się wybiorę. To jest moje marzenie, a ja lubię swoje marzenia spełniać. Choć bardzo długo często na te spełnienie marzeń czekam, ale wiele marzeń już spełniłem i choć nie mam wygórowanych, to może dlatego, ale w każdym razie jak się mocno wierzy, się do nich dąży i się nad nimi pracuje, to jest szansa, że się spełnią. No. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. Dobrze, to my sobie przejdźmy, kochani, zrobimy sobie pierwsze zdjęcie. Bo już mamy godzinę, 42 minuty live'a, a kurde, ani jednego zdjęcia. A to przez to, że fotopogaduch nie było i się nie wygadałem z wami w czwartek, nie? Dobrze, no to Galaktyka Wiatraczek. No tutaj mówię, no dużo do roboty nie jest, bo jest całkiem przyjemnie, całkiem fajnie. Tak, na pewno coś ściągnę ze światełek i coś ściągnę na fulla. Troszkę wyjdę z cieni. Dodam sobie kontrastu, przejrzystości, tak minimalnie, ale dam więcej tekstury, o gdzieś może na takim poziomie, troszkę dehaze'a, nie za dużo. I to zdjęcie, powiem wam, że ja bym jeszcze ocieplił do takie 5900 kelwinów, o, w ten deseń pójść. Karmazynów ciut mniej, z 6 na 5. Teraz nieco jaskrawości, troszkę saturacji. O, a jaskrawo... może tak, saturacji dam jakieś 8, a jaskrawości tak nawet więcej, koło 25. Niech to tak będzie, okej. Od razu sobie też przejdę do korekcji obiektywu, której oczywiście nie widzi. To nic nie szkodzi. Jest delikatna winieta, tą tylko... troszkę bym poprawił, czy poprawił, właśnie nie chcę jej poprawiać, chcę ją trochę wzmocnić, więc o, w ten sposób bym sobie jeszcze delikatnie to zdjęcie przywinietował, odwrócę sobie filterek, troszkę dam większe wtapianie przy przypadku tego zdjęcia i tu troszeczkę ekspozycją i kontrastem sobie na zewnątrz zmniejszę, dobrze, i teraz tak, jeszcze tak, chciałbym troszeczkę bieli dodać na zdjęciu, i nieco czerni. Też tak nie za dużo, żeby utrzymać ten kontrast. Subtelna eska na krzywych. Może troszeczkę na światełkach sobie nieco uniosę. Bardzo delikatnie uniosę na czerniach. Tak,
troszkę jeszcze dowalając tego zamlecznienia, umlecznienia tych czerni, kolor selektywny. Żółtym podjeżdżam sobie bardziej w kierunku zieleni. O, żeby skontrastować troszkę te barwy ciepłe. Więc tak, żółtym tak dość mocno w kierunku zieleni, natomiast pomarańczem troszkę w kierunku czerwieni, czerwienią w kierunku bordo. No i te barwy już tutaj troszkę inaczej się malują. Myślę, że są takie ciekawsze. Zrobię sobie podział odcieni borowy. Takiego ciepłego żółtego, że tak powiem, czyli żółtego z domieszką pomarańczu na światła. I właśnie chcę dodać chłodu w cieniach. O, myślę, że może troszkę bardziej w tą stronę, troszkę mocniej użyję, ale balansem delikatnie w kierunku świateł. Dobrze, to teraz odszumianie, wyostrzanie. Może najpierw wyostrzanie. No tutaj myślę, że takie 55 mi wystarczy. Promień bym ustawił na 1,1. Troszeczkę więcej detalu bym chciał. To ustawię około 45. I teraz odszumianie. Myślę, że 25 więcej nie potrzeba. Tak, jest całkiem przyjemnie. Resztę maskowaniem tutaj zrobię, to na jakieś 30 nie będzie. Ok. Poziom szumu kolorowego w porządku, natomiast o zobaczcie, tutaj takie barwy, takie w tych cieniach są ciapki zielonkawo-karmazynowe. Zielonkawo-karmazynowe to jest spowodowane właśnie też odszumianiem kolorowym, raczej szumem kolorowym. Smoothless, ten suwaczek. Przejeżdżam na prawo, nawet tak mocniej, i one już są praktycznie teraz niewidoczne. Dobrze. Teraz jeszcze tutaj delikatna korekcja. Czerwienią troszeczkę w kierunku żółtego podjadę. Zieleni ruszać nie będę, natomiast niebieskim teraz w kierunku takiego seledynu. OK, wrócę sobie tu jeszcze do color gradingu. Nadam trochę więcej granatu, takiego lekko karmazynowego w cienie. Dobrze, powróćmy sobie tutaj. Lekko sobie powrócę ze światłami. Dodam, troszeczkę ujmę jeszcze kontrastu. Nie chcę, żeby to zdjęcie było za bardzo kontrastowe. Natomiast dodajmy nieco bieli. I tyle. Więcej przy tym zdjęciu bym nie robił. Oczywiście jeszcze jest opcja taka, żeby je delikatnie przykadrować i tak jak mówiłem, na przykład kadr taki bym też widział, ale to już taki mocny krop, no to już tylko już ogniskową podczas fotografowania, nie? Ale ewentualnie też taki kadr bym widział, robiąc to zdjęcie, co nie mówię, że to jest zły kadr, bo on jest całkiem przyjemny, tylko tyle, że troszeczkę tego dołu mi tutaj brakuje, ale nie jest źle. Ja może jeszcze troszeczkę tą winietę swoją nieco poprawię, tu zawężę. Troszkę może tak dam. I może pod takim ostrzejszym kątem. W ten sposób. I nieco tu jeszcze. Ten deseń. No i dobrze. Mówiłem, to zdjęcie wiele obróbki raczej nie wymagało. Tak to widzę przed i po, jeżeli chodzi o tą fotografię. Aha, jeszcze właśnie. Mamy tu drobne aberracje. Troszkę spróbuję nad nimi zapanować. Przechodzę do korekcji obiektywu. I tutaj sobie tak ustawię. Myślę, że na 2 wystarczy. Nieco porozsuwam, porozciągam te suwaczki delikatnie. Mocniej już nie ma sensu działać. Tu delikatna niech się zostanie, ale i tak jest dużo mniejsza, aniżeli była. Ok. To tyle, jeżeli chodzi o tą fotografię.
ten kościółek, no on jest przepiękny. To jest przeładny, przefajny kadr. Oczywiście przeprostuję i prostuję sobie do tej linii tutaj. No ale widzicie, prostując, o, kicia przyszła. Przyszła kicia, znalazła się. Co, robaczku? Tu nie chodź. No miał, miał. Tu nie chodź, robaczku. O, takie to kochane. Takie to kochane. Ona jest cały czas uśmiechnięta. Nawet jak jest niezadowolona, to jest uśmiechnięta. Jest bardzo... kocham ją strasznie. Jest bardzo asymetryczne umaszczenie. Bunieczek. No i tu mi się pojawia duży problem. O, to drzewo. No nie mogę uciąć tego drzewa, no. Więc tak to prostowanie zrobię, takie prostowanie, nieprostowanie, ale kurde, no nie mogę uciąć tego drzewa. Bo ucięcie tego drzewa spowoduje stracenie całego uroku tego zdjęcia. Jak dla mnie. Co najwyżej tylko tak. Dlatego, wiecie, jak robicie zdjęcia i... A to się potem w Photoshopie czy w Lightroomie wyprostuje. To jak robicie, to musicie bardzo dokładnie panować nad kadrem, żeby potem sobie właśnie kropując nie poucinać takich ważnych elementów, chociażby jak stopa tego drzewa. Tak mówię, stopa tutaj, ale choć wiecie, o co mi chodzi. O to miejsce. Ono jest piękne, ono to cudownie dopełnia. Ono musi być. Dobra. To uobrabiamy. Oczywiście nie chcę tutaj Adobe Color, tylko sobie włączę. Aha, bo to jest... Czyli neutral nie mam. Jest, o. Włączę neutrala, żeby tutaj jeszcze tą rozpiętość tonalną bardziej zwiększyć. Teraz troszeczkę ze światełek. Ciut sobie wyjdę jeszcze z cienia, wyjdę sobie na ekspozycji delikatnie, ale to zdjęcie chcę mieć delikatnym półmroku zrobione. Więcej kontrastu dodaję. W przypadku tej fotografii daje dość sporo przejrzystości. Troszkę mniej, ale dodaje na plus tekstury. No i teraz troszkę dehaze. Ściągnę saturacji, a dodam jedynie, może tak na około 70 dam jaskrawości i teraz dorównam do tego saturacją. Może minus 40, o, w ten sposób. To spowoduje mi też to, że bardziej wzmocnię te mocniejsze barwy, aniżeli też te ponure. O, kurde, no ciężko mi się to wyrazić, do końca języka mam. Takie bardziej widoczne, nieco bardziej oświetlone, będą bardziej wzmocnione, aniżeli te szare, te bure, no. Tak, tak, tak się wyrażę. Temperatura barwowa i ilość karmazynów według mnie jak najbardziej są odpowiadające i bardzo fajne. Teraz sobie jadę bielą. Jadę bielą. Myślę, że gdzieś w tym zakresie tutaj będzie wystarczająco. Może troszkę mniej. I teraz troszkę czerni. Czerni nie za dużo. Dobra, to sobie fajnie wygląda. Spróbuję wyseparować sobie tutaj niebo. Ok, działa live wszystko? Jest. No całkiem dobrze. Nawet fajnie, że z tą górą za łapą nie będę narzekał. Troszeczkę tutaj na światłach ściągam. Na niebie dodam sobie troszeczkę dehaze'a. I nieco kontrastu. Ściągnąłem na światłach, ale dodam ciut bieli. I tam jeszcze delikatnie przejrzystości. Ok. No i tak, widzę, że źródło światła, no nie ma jako tako, bo jest jedna wielka chmura i ona jest jedną wielką blendą, która znów jest jednym wielkim źródłem światła. Natomiast, no, sądząc tutaj po tych górkach i tej górze tutaj, to można przyjąć, że źródło światła będzie gdzieś tam. Przynajmniej tak je tworząc. Więc tak też zrobię bardzo delikatną
subtelną. O, w ten sposób winietę kierunkującą. I ustawię ją mniej więcej tak. Odwrócę sobie, wtapianie na 70 dam. I troszeczkę kontrastu, minimalnie ekspozycją po zewnątrz. Dobrze. Spojrzenie korygujące, że tak powiem, na przed i po. Dobra, może być. Teraz. Coś by tu podziałał jeszcze z barwami na pewno. Może jeszcze troszkę bieli mi brakuje, tak delikatnie. Nie chcę zbyt mocnej bieli, wiecie, bo tak mówiłem, chcę mieć takie zdjęcie delikatnego półmroku. To nie ma być zdjęcie słoneczne. To ma być taki delikatny półmrok. Dobrze, może tutaj się najpierw zabawię kolorem selektywnym. I tutaj zapewne zrobię sobie odwrotność mojego borowego podziału odcieni. Dam taki błękit delikatny na światła. Może poustawiam sobie to mocniej, a blendingiem, wtapianiem sobie to potem ustawię. Inaczej. Natomiast w cienie dam sobie trochę takiego czerwonego. A w półcienie, robiąc delikatną triadę, dam nieco zieleni. Dobrze, teraz się pozmniejszam to nasycenie tych barw, które tutaj pododawałem. Na pewno czerwieni jest troszeczkę za dużo, chociaż dobra, to sobie światłem ustawię. Zieleni też nieco za dużo. I teraz balansem troszkę może w tą stronę. Tylko kurde, jeszcze mniej tego, to ma być bardzo delikatnie wszystko. Ta zieleń mi tu nie pasuje. Może taki niebiesko-zielony. O, bardziej. Bardziej mi tu gryzie, ale wtedy w cienie bardziej pojadę w kierunku czerwieni. Dobra. Tak będzie w porządku. Dodam sobie troszeczkę jeszcze saturacji. Teraz. Może niech będzie na minus 30. Powrócę sobie do maski nieba, bo troszkę tu jest zbyt mocno. Troszkę za dużo dehaze'a. O. Tak delikatnie. Ta górka. Na tej górce bym chciał jeszcze coś zadziałać, więc wezmę sobie pędzel. Z włączoną automaską i podmaluję sobie tutaj, o, tą góreczkę, może być nawet i z tą, a tu jak już tam wyjechałem, to już wyjadę tu, wezmę gumkę i teraz tu poprawię. Dobra, i tutaj chcę delikatnie bieli sobie dodać. Troszeczkę tam dodam bardzo delikatnie temperatury barwowej i karmazynu, tworząc takie wrażenie, że gdzieś tam minimalnie jakiś promień nadziei światła w sobie wpada, ale to bardzo delikatnie robię. O! I troszkę przejrzystości. Dobra. Minimalna eska na krzywych. Nie to. O, teraz. Bardzo subtelna. Zastanawiam się nad uniesieniem czerni, ale... No może tak minimalnie. W ten sposób. Dodałbym sobie troszeczkę karmazynu, tak na minus 9,
Jeszcze zmodyfikuję sobie temperaturą barwową teraz. Tak, dam 8900, nawet 8950 kelwinów, ale wyseparuję cienie na zakresie luminacji, bo wycinamy światła, żeby przejść do takich mocniejszych cieni, ale tak no, nawet zblendowanych trochę, więc niech będą te. Przepraszam. I te sobie tutaj dość sporo ochłodzę, ściągając nieco karmazynu z nich. O, dobrze. Kolor selektywny. Pomarańczem schodzę w kierunku czerwieni. Czerwienią oczywiście w bordo. Zastanawiam się nad żółtym. Nie, jego ruszać nie będę. Zieleń, no i tu bardzo delikatnie występuje troszeczkę. Niech będzie seledyn. No i niebieski, niebieski. Tym troszkę delikatnie też w kierunku niebiesko-zielonego sobie dam. Zwiększę sobie saturację pomarańczu. I troszkę zwiększę sobie saturację niebieskiego. Niebieskiego tak bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o jasność, rozjaśnię sobie delikatnie żółty. Nawet tak sporo rozjaśnię żółty. I trochę rozjaśnię pomarańcz. Wrócę jeszcze tutaj do barw i troszkę to jeszcze tutaj może tak, zmniejszę sobie jaskrawość na 55, nieco powracając minus, może tak na minus 20 saturacją i teraz na sam koniec czy mam tu jakieś aberracje? Nie, no przy takim świetle aberracji nie będzie. Dobra, i teraz tutaj jeszcze się zabawię. Tak, na pewno niebieskim będę chciał przejechać sobie trochę na minus. Czerwonym podejrzewam, że też sobie delikatnie na minus przejadę. Może nawet tak mocniej niż delikatnie, ale jeszcze rozkminiam. Tak, przejadę sobie czerwonym trochę na minus. Gdzieś około minus 20 niech będzie. Ale także zielonym trochę przejadę. Żeby ten żółty sobie nieco dalej utrzymać żółty. Żółtawy, o. Tak się wyrażę. Więc tu niech będzie 35. Troszeczkę zwiększę saturację tu na czerwieni. Nieco na zieleni. Jeżeli chodzi o niebieski, tego ruszać nie będę. Troszkę za mocno i będzie tak plus 10, plus 10. No dobra. Odszumimy. No jest to dosyć małe zdjęcie z małej matrycy, z Mavica. Więc wyostrzanie nie więcej jak 50. Promień sobie zmniejszę na 0,8. Detalu ustawię tak... Nie trzeba dużo, tu jest bardzo szczegółowo, na 35 i samego odszumiania też tak nie za wiele, może 15 powinno spokojnie wystarczyć, troszkę wymaskuję, tak na jakieś 10. No dobrze, i tak to zdjęcie pozostawię do waszej oceny i nie tylko, kochani, tak się prezentuje przed i po. Może wyłączę światła z Lightrooma i zobaczcie sobie kontrasty barwne, chociażby na drzewach. No tu mieliśmy jedną smutną szarą plamę. Tu jednak widać, coś się dzieje. Ten kontrast tutaj, no, dzięki działaniom barwnym inaczej sobie to wygląda. No śnieg jest ochłodzony, no bo jest to takie, kurde...
pochmurny, bury dzień. I tutaj chciałem to utrzymać sobie, ale zarazem zobaczcie też na sam budynek, na tą fakturę, na teksturę skał. Też jest barwnie tutaj bardziej skontrastowione, te barwy się różnią od siebie. Delikatny powiew takiego błękitu jest widoczny na tych ciemniejszych elementach, co też dobrze sobie gra, kontrastuje z ciepłem tej żółci i pomarańczu. Choć podejrzewam, że ten kościółek był jako tako szary, bardziej z takiego szarego kamienia zrobiony, nie z takiego ciepłego piaskowca. Chociaż, no tutaj biorąc pod uwagę, patrząc na odcień bieli śniegu, a tych murów, to raczej taki w kierunku ciepłego. Okienka też delikatnie niebieskawe, tutaj tak samo. No, ciekawiej się dzieje. Coś widać bardziej, jakiś szczegół, który można rozróżnić. Hopsa, no i mamy tutaj jeszcze tą górkę. Myślę, że jest dość przyjemnie, a z utrzymanym tym klimatem takim ponurym. Jeszcze się skuszę dać tutaj 9000 kelwinów, jeżeli chodzi o to zdjęcie. Jeszcze taka nutka jakiegoś delikatnego ciepła. Dobrze, to uznaję za obrobione. Zrobię jeszcze to zdjęcie i przejdę sobie na czacie, sobie pogadamy. Dobrze, no to mamy zdjęcie Andrzejka. Standardowo, może tak, najpierw. Dobra, jest kamera neutral. Tu już od razu przejdę do profilu i włączę. No i znowuż nie widzi żadnego obiektywu. 90 mm 2.8 to będzie jakieś szkło do makro. To nie będzie jakiś Tamronik? Tak mi się wydaje. No właśnie, Tamron. No, dobrze myślałem. Dopiero jak włączyłem Tamron, to znalazł. Nie wiem, czasami ani na auto, ani na default, widzicie, ani na custom. Znaczy na custom dopiero złapię, bo już ustawiłem przed chwilą. Dopiero złapał. No, no nieważne, no. Okej. Okay. Troszeczkę, nie wiem, nawet świateł na tym zdjęciu ruszać nie będę. Podbiję sobie na ekspozycji delikatnie. Teraz dodaję troszkę bieli. Wiem, tu się pojawia przepalenie. I ja myślę, że no, jeżeli tu będzie przepałek, to w niczym nie będzie przeszkadzało. No to może troszeczkę na światełkach tak. Chociaż nie chcę na tych światłach tu jechać, zmniejszać. Dobra. Troszeczkę tylko przejrzystości tekstury. Pozwolę sobie zmniejszyć diheiza, a zwiększyć troszkę kontrastu. I teraz sobie wyjdę jeszcze trochę z cienia. Dobrze, 5700 kelwinów. Całkiem poprawna jest temperatura barwowa i tak też ją zostawię. Natomiast no, przechodzę do swoich separacji, więc najpierw separacja świateł na zakresie luminacji i to będzie separacja taka ogólna, powiedzmy, tych świateł. I to sobie delikatnie ocieplam z nutką karmazynu oczywiście. Teraz separacja cieni. Wytnę sobie światełka. Przejdę tu do cieni i też niech to będą ogólne cienie. Te sobie delikatnie ochłodzę. Troszkę ściągnę karmazynu. Dobrze. No i teraz pasuje mi. Teraz pasuje mi odznaczyć sobie od tła te kwiatulki. No oczywiście, gdyby była to fotografia stereoskopowa, to mógłbym tutaj to zrobić zakresem też ostrości, ale spróbuję to zrobić po prostu w zasadzie select background, czyli zaznacz tło. No nie poradził sobie za bardzo, ale to nie jest źle, bo teraz sobie wezmę substrat, czyli odejmij i weźmiemy obiekty, pędzelek i tak.
Może mniejszy niech będzie. Przemaluję tutaj tego kwiotka, co nie zaznaczył. I dodaliśmy znów. Odznaczę ponownie teraz tego kwiotka. Andrzejku, powiedz mi, gdzie żeś upolował te śnieżyczki? Bo ja to widziałem jedynie co tu w Mielcu. Tu już myślę, pozostawię tak jak jest. Zduplikuję sobie tą maskę, bo ona mi się przyda kilka razy, więc ja ją nawet kilka razy zduplikuję. Dobra, i najpierw tu sobie zadziałam, na tej. I tak, tutaj na tle chcę więcej kontrastu, delikatnie ściągnę sobie nawet na ekspozycji, dodam sobie troszeczkę świateł, troszkę z cienia sobie podreguluję, dodam sobie dehaze'a też tam. Zwiększając przejrzystość, zwiększam trochę bokeh, ale robi się syf, że tak powiem, więc ja ściągnę nawet przejrzystości na tym tle. Dodając tylko troszkę tekstury. Dobra. Może je minimalnie ocieplę, to tło. Ujmę karmazynu na tle. Ale tak bardzo delikatnie ociepliłem. No dobra. Teraz na tej masce następnej, znaczy na kopii, teraz sobie tutaj na tle wyseparuję, czyli biorę, klikam na maskę, nie na żaden z tych filtrów, tylko na maskę. Trzy kropeczki, intersect mask with, czyli przetnij maskę z zakresem luminacji. Wycinam światła właśnie, bo chcę mieć cienie i te niech będą takie. I tutaj sobie jeszcze podziałam, więc te cienie sobie dość mocno ochłodzę. Mocno ściągam karmazynu, ale mocno też ochładzam. O, chcę troszeczkę pokontrastować sobie to tło. I na tych cieniach może nawet delikatnie ujmę kontrast. I delikatnie ujmę dehaze'a na samych tych cieniach, na tej separacji. Dobrze, tak jest fajnie. Wiecie co, jeszcze sobie zrobię jedną taką kopię. Ok, idę do następnej kopii tego tła. I tak jak mówiłem, strasznie mi irytuje te pomarańczowe liście. Spróbuję coś z tym zrobić. Także widzę, że muszę odznaczyć sobie jeszcze teraz dół tutaj tej trawki swojej, więc wezmę substrat znów. Znów wezmę zaznaczenie obiektów. Zaznaczę sobie, żeby to mi na tym mi nie działał. No, odkliknij się. Dobrze, jeszcze raz substrat. Zaznaczanie obiektów i teraz potrzebuję tutaj, żeby ten liść też nie był zaznaczony i także te tutaj o elementy, więc robię do skutku, ponieważ będę zmieniał odcień barwy tła, a ta barwa mi występuje też na liściach. Ale jeszcze wezmę, zrobię pędzelkiem, więc substrat, pędzel. Może mniejszy. Tu mi zachodzi. Tak delikatnie, ale zachodzi. Tu. Na pewno kwiaty przeczyścić w razie czego. I tu jeszcze się pojawia na niektórych refleksach na liściach. No myślę, że może być. Dobra. Teraz trzy kropeczki, przetnij maską z, ale z zakresem koloru.
pobieram sobie tą barwę, która mnie tak irytuje. Czyli niech to będzie ten zakres barw. Troszkę go rozszerzę. Tu. O tak. I po prostu tutaj suwaczkiem spróbuję zmienić odcień z tego takiego pomarańczowego może na bardziej żółty. Tak delikatnie. Bardzo delikatnie. Tak w tą stronę schodzę. Co najwyżej troszkę sobie pozwolę odbarwić to tło. Żeby mi się tak nie rzucało w oczy. No dobra. Ile ja mam tych kopii? Tu jest coś było robione? Nie, tu nie było robione. Dobrze. To teraz chcę wpuścić światło na tym tle. Poza moimi, Andrzejkowymi śnieżyczkami. Światło wpada z tej strony, więc na tej masce sobie zrobię tak, że wezmę, bo to jest całe zaznaczenie oprócz tych. Więc znowu już wezmę substrakt, wezmę filtr owalny. I to będzie moja winietka. Tak przechodząca stąd, trochę za długa. Co tam kotek skrobie? Stamtąd pada światło, więc tak to też puszczę. Okej. I teraz mam zaznaczone całe tło poza tymi, no i tym środkiem, tym światłem, prawda? Dam może wtapianie na 75, troszkę w tą stronę. I teraz tutaj troszkę kontrastu i sobie pozwolę delikatnie na ekspozycji to opuścić. Dobra. Control, przed, po. Myślę, że będzie. Teraz wpuszczę sobie promyczek światła, czyli filtr owalny osobno. Też z tej strony, jak mi światło wpada, to będzie takie załamanie obiektywu. Szyżej to zrobimy, szyżej. Może tak niech będzie i gdzieś tu. Niech sobie występuje. I tutaj tak, obniżam diheiza dość sporo. Może przeciągnę nieco na te kwiaty. Ale muszę rozszerzyć troszkę. I to wywalić poza kadr. O! Obniżam kontrastu. Dodaję ciepła z karmazynem. O, i takie światełko mi sobie tu wpada. Tędy sobie wpada. Troszkę za dużo tego dzisiaj zaobniżone. O, niech to będzie tak. No dobrze. Może nawet jeszcze tak troszeczkę. O. Wracam do tego zaznaczenia znowuż. Czystego. Odwracam sobie całą maskę. Trzy kropeczki. Invert mask. I teraz mam zaznaczone te krzoki, tylko że razem z tym tutaj jeszcze pooznaczało. Pasowałoby to odznaczyć. No, pasowałoby to odznaczyć. A po prostu trochę pędzlem pomaluję. Tam sobie tutaj sosa. Troszeczkę tutaj, tu niech będzie razem z tym liściem, tam to nie przeszkadza.
Tu widzę, jeszcze mi złapało tutaj. Tu troszkę, no i teraz go zmniejszymy. Ale za bardzo żeś to zmniejszył. Troszkę sobie to ogarnę, wiem, schodzi z tym. Dobra, tu może zostać. Myślę, że już tak nie będzie widać za bardzo. Dobrze, no ja chcę po prostu tutaj wyseparować światła na tych samych tych kwiotkach. Więc biorę zakres luminacji. Wycinam cienie. Przechodzę do samych światełek. O, takich światełek. I tutaj sobie pozwolę na dodanie temperatury barwowej z karmazynem. Z nutą bieli i powrotem ze światłami. O! No. Ale przydałaby mi się jeszcze jedna taka maska, taka warstwa. Zduplikuję tą. Oczywiście usunę ten zakres luminacji z niej. Bo z tego duplikatu, nie? I tutaj, na tym, dodam sobie oczywiście, czyli jeszcze odejmę, już wezmę pędzlem, ten dół, bo on jest ważny. Troszkę mi Lightroomik przymulił. Trochę już tu masek nasrane, nie? No ale dobra. Mam to i tutaj, po prostu, na tych kwiatulkach. Aj, wyłączę. Na tej masce, na tych kwiatulkach, dodaję. No czekajcie, kurde. To była ta maska? Tak. Tylko teraz muszę ją odwrócić, no dobrze. No. I tutaj dodaję sobie przejrzystości i dodaję trochę tekstury, nieco dehaze'a, nieco kontrastu, troszkę jeszcze z cienia sobie wyjdę. Okej. Aha, powrócę sobie jeszcze tutaj do tej maski. I dodaję saturacji na tych kwiatkach. Dobra. Teraz ponownie na całości zdjęcia. Jeszcze sobie wezmę zakres luminacji. Jeszcze sobie cienie przyseparuję. Niech będą takie. Taki już większy, szerszy zakres łapania cieni. I tu jeszcze troszeczkę takiego delikatnego chłodu sobie pozwolę wpuścić. Teraz troszeczkę czerni na zdjęciu. I jeszcze jedna winietka kierunkująca. Wąska, długa. Tym razem delikatnie pod kątem. No, za długa. O, tak niech będzie. Tu ją ustawię, odwrócę. I jeszcze kontrastu i troszkę ekspozycji bym sobie tu pozwolił zedrzeć. Na całości zdjęcia teraz sobie troszeczkę ujmę światełek. Troszkę sobie podbiję na ekspozycji, żeby to było w miarę jasne. I tutaj tyle. Kolor selektywny, no to tutaj delikatnie sobie to rozjadę. Bardzo subtelnie.
Dobra. Jeszcze lekki borowy podział odcieni. Okej. Jakieś mocne skupienie mi wzięło. O, może w ten deseń. No i otrzymianko z wyostrzaniem. Wyostrzę sobie mocniej, bo jest tu bardzo delikatnie, więc tak nawet na 85 dam wyostrzanie. Promień 1.1. Detalu też więcej. No i co tam kod już zwali? No gdzie tam łazisz? Patrz, jak się tam spina. Zaraz telewizor zwali. Po mikserze, po wszystkim, do rybek. O tak. Zostaw rybki. Ona będzie siedzieć na akwarium. Zostaw rybki. Ostatnio się wykąpałaś. Pszt, nie wolno. Chcę siedzieć sobie, patrz, jak w telewizor, ale... No. Na czym ja to skończyłem? A, dobrze. O odszumianiu. Detal ustawię na 50. Bardzo mało jest szumu, więc tylko na odszumianie na 15 daję. Natomiast maskowanie około 20. Dobrze, jest bardzo fajnie. Buniu! No i co żeś zrobiła? Co żeś zrobiła? Jakby nagle live ucięło, to nie uciekajcie. Mój kot właśnie wydarł gniazdko ze ściany. Kurde, muszę to wsadzić. No, cholera jedna mała. Dobra, bałem się, że jakiś kabel się obluzował przed tym i rozłączy live'a. Bo akurat do tego gniazdka mam podpięty komputer, switch, oświetlenie, dużo rzeczy. Dobrze, no w każdym razie, wygląda to tak. Przed i po. A, jedną rzecz jeszcze chciałem zrobić, na sam koniec. Ostre światła. Ostry zakres, może nie tyle światła, jak ten odcień koloru. Więc jeszcze sobie przechodzę tutaj. Biorę zakres koloru. I tak, wybiorę sobie... No niech będzie ten zakres barw. I to wszystko aż tak pozaznaczał. No dobra. Zmniejszę sobie. O! I tutaj minimalnie sobie to ochłodzę. Troszkę, żeby te śnieżyczki miały śnieżno-biały odcień tej bieli, a nie były takie ciepłe od mojego ocieplania świateł. To powiecie, a to po co żeś ocieplał światła? No bo światła mam fajnie poocieplane, natomiast no te śnieżyczki będą troszkę przyjemniejsze. Dobra, widzę, że troszeczkę za bardzo tu wziąłem, czy za ostro to wyrysowałem, więc sobie to skoryguję. Troszkę to sobie więcej dopuszczę. O, no i teraz. No. Jeszcze na koniec trochę krzywą po swojemu tutaj dorzucę. Lubię tą zabawę. Czasem z mleczną czernią. I tu troszeczkę jeszcze zabawa odcieniem. O, dobra, tak to zostawiam. Przed i po. No dużo dłubania. Ktoś powie, nie, preseta bym narzucił, raz bym to zrobił. No to zero presetem. Ja zrobiłem przynajmniej sam od początku do końca, wiedząc co robiłem,
wiedząc, że to zdjęcie sam zrobiłem, a ten, kto używa presetów, to zapewne by nie wiedział, jak tak zrobić. Znaczy, umie obrobić, ale tylko dzięki presetowi. Także o, tak się prezentuje, skontrastowienie oczywiście barw, troszeczkę chłodu doprowadzone tam do cieni, żeby też ta zieleń troszeczkę inaczej sobie wyglądała. Ocieplone światełka, no nieco to tło pozmieniałem, bo tu za dużo mi się dla mnie działo. W sensie, kwiaty tu były, jakby nie patrzył, no trochę ciemniejsze, aniżeli bokehy w tle. Chciałem to troszeczkę rozróżnić. A szczególnie ciemniejsze aniżeli te plamy pomarańczowe. Troszeczkę rozróżnić, no i myślę, że dobrze sobie to wygląda. Mi się podoba w każdym razie. I nawet bym sobie... Jakbym się skusił, to może bym sobie taki obrazek na ścianie walnął. Co jeszcze tutaj mógłbym dopowiedzieć, że na przykład to zdjęcie też by bardzo ładnie moim zdaniem wyglądało sobie w formacie... Tylko no szkoda tego jednego tutaj, że on się utnie. Jakby, gdyby nie ten listeczek, to by bardzo ładnie wyglądało sobie, ta fotografia by sobie bardzo ładnie wyglądała o w formacie kwadratowym, 1:1. Ale oczywiście tak się bawić nie będę, bo nie mógłbym spać po nocach, że ten listek uciąłem. Okej. Dobra, zaraz się zabawię tym. Ale teraz chwila przerwy dla czaciku. Jezu, co wiesz, się tam nawypisywali już dziody jedne. Co ten wysierścił robi? Szaleje, łazi. Teraz jej pora na szaleństwo. Rano i teraz. No jak tu u kota, nie? Bunia, widzę cię. Zaraz coś tam łupnie stamtąd. O. Wszędzie musi wleźć. Wszędzie. Cześć Wilhelm, witaj serdecznie. Pod Hubertem. Mogłem się domyślać. Nie no, ładnie się nakombinowałeś, bo jest ładne, znaczy ładne, jest jednolite tło. Zaraz rypniesz z tym pudłem na dół. No pod sufitem siedzi Franca mała. Gdzie żeś tam wylazła? Znaczy muszę ją wywalić z pokoju, przecież tu rozpis zrobi. No chodź. 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 Chodź, babusie. O. Kurde. Futro jedno. Już. I do pańki. Kuźwa, przemeblowanie robić.
Andrzejku, czasami lubię sobie podziergać mocniej przy zdjęciu. Mocniej, dłużej, gdzieś tam podziubać. Że mało zepsułem? Cześć Małgosiu, siema. A ona ma kącik zabawowy w sypialni. O, widzisz, Agusia? No. Aguś, chciałbym mieć takie... mieć potrzebę zrzucenia 14 kg, kuźwa. Żeby tylko tyle było do zrzucenia. O, tak powiem. No nie da się żyć bez czekolady, Aguś, nie? Nie da się. A, dobra, kota wywaliłem, to nie muszę patrzeć na stop. Dobre. To sobie pojedziemy z następnym. Tutaj. Co by z tego wydziergać? Niestety przepał dość spory tutaj, ale myślę, że nie będzie źle. Światełka ściągam, wychodzę z cienia. Od razu troszkę kontrastu, od razu też dodaję barwy. Tośka! Lubię Tośki. Troszeńkę bieli. Minimalnie czerni, troszkę dehaze, nie za dużo. Przejdź do czystości i teksturki. I bierzemy sobie, może tak. Jeszcze sobie tutaj pójdę, dam 6750 kelwinów. Cieplej. Ujmę troszkę karmazynu. Na minus 7. Natomiast separuję sobie niebo. I tutaj, na niebie, jeszcze ściągam światełek i to tak dość sporo. Dodam troszkę kontrastu, oczywiście też nieco dehaze'em. Ujmę przejrzystości na niebie, clarity. Nie chcę dramatycznych za bardzo chmur, więc troszeczkę jej ujmuję. A nawet tak sporo. O, dobrze. Fajnie, kurde, no przy tym zdjęciu nie ma tutaj akurat, tu nie mam dubania. Czyli nie mam koncepcji na dubanie do tego zdjęcia. Bo jest bardzo, bardzo przyjemne pod tym względem. Tu jest fajnie, tu jest fajnie. To bym sobie zostawił, troszeczkę sobie nieco, widzę, trzeba troszeczkę podprostować. Minimalnie. Na pewno chcę sobie zrobić światełka tu na dole. Więc wezmę zakres filtr. Łoten liniowy. I jego przetnę sobie z zakresem luminacji.
O, i to będą moje światełka. Dodam to sobie minimalnie bieli, delikatnie. Ale i ciepełka, tu już z nutką karmazynu. OK. Niebieskiego ruszać nie będę, natomiast pomarańczowy troszeczkę w kierunku czerwieni i czerwienią w bordo. Żółty minimalnie w zieleń, bardzo delikatnie. Zmniejszę luminację niebieskiego i akły, żeby troszkę spolaryzować niebo. Dobrze. Oczywiście borowy podział odcieni. Nie byłbym sobą, gdybym przy takim zachodzie nie zrobił tego. Ale mniejsze blendowanko. Odszumimy i wyostrzymy. Zrobię mocniejsze też wyostrzanie na 85. Promień zostawię. Detalu troszkę więcej na 50 dam. Odszumiania na 10 i jakieś 15 maskowania. No jest tu bardzo fajnie. Dobrze. Troszkę mi tutaj jeszcze bym sobie skontrastował te cienie barwnie, więc zrobię sobie jeszcze jeden filterek tutaj liniowy. Nawet tak. Przetnę go z zakresem luminacji. Wytnę światła. O, tak. I tu sobie to po prostu ochłodzę. Dobrze. I teraz jeszcze oczywiście trochę korekcji. Delikatnej. O, pyk. I przywinietować. Zrobię to tak. W ten sposób odwrócę maseczkę. Troszkę kontrastu. Nawet troszkę za dużo. Nieco ekspozycją. Natomiast kontrastu na całości sobie zmniejszę. Tu jeszcze sobie... O! Wyjdę troszkę z cieni. I tyle. Więcej bym się tu nie bawił. Fajne barwy na niebie. Zapłonęły chmurki. No tu jest ten przepałek niestety. No i mamy też tutaj troszkę lepiej widoczne, bardziej szczegółowe. Przede wszystkim piasek oraz tą kimpę. Kimpa jest. Dobra. No i ten PNG. Co z tego wymyśleć? Widzicie, co się dzieje? Kurde. Światełka. Cienie trochę. Nieco kontrast, jeszcze wyjdę sobie na ekspozycji delikatnie. Dodam bieli. Nie, to już za bardzo to się wgryza. O! Niech będzie tak. Troszkę przejrzystości. Troszkę dehaze'a. Troszkę tekstury. Zaznaczę niebo. I je odwrócę. Dobrze. I tu na dole. Jeszcze sobie troszeczkę wyjdę może. Więcej z cienia. Dodam sobie tu jeszcze troszkę przejrzystości.
Dobra, ponownie robię taką maskę, zaznaczam niebo, odwracam i przetnę sobie ją z zakresem luminacji. No chcę tu wyseparować światła. I widzę już, że muszę to zrobić na dwa razy, więc najpierw będą to takie światła. I tutaj dodaję sobie nutę karmazynu. Nawet tak więcej dam karmazynu. Troszkę ciepła, ale też nie za dużo. O, niech będzie tak. Może minimalnie bieli. Troszeczkę dehaze'a. Nie, dehaze'a nie będę dawał. Przejrzystości troszeczkę. Dobra, i teraz druga będzie taka warstewka. Zrobię to tak, że sobie tu przejadę w ten sposób. O, filtrem liniowym. Tu będzie tak, dobra. Usunę z tego niebo. Biorę substrat, pędzel. Nie to. Stąd pobierz. O. I tu usunę sobie te górki, to zaznaczenie stąd. OK. Przecinam to z zakresem luminacji. Tu sobie troszkę podniosę na światłach. Dodam sobie bieli. Dodam troszkę przejrzystości, nieco usunę, ujmę dehaze'a, ujmę też troszkę kontrastu, natomiast dodam nieco czerni i oczywiście też to trochę ocieplę z nutą karmazynu. No i teraz jeszcze biorę substrat, pędzel, bo tu gdzie niegdzie jeszcze niedokładnie odmalowałem, więc muszę sobie tu gdzie niegdzie po prostu poprawić, pousuwać tą maskę. No dobra, teraz dopiero biorę się za niebo. Ściągnę trochę świateł. Dodam troszkę dehaze'a, trochę przejrzystości. Nieco kontrastu. I tak, no z tym niebem mam trochę problem tutaj, kurczę, no przez to, no jest to PNG, kurna, i jest troszkę problemik. Dobra, temperatury barwowej nieba zmieniać to nie będę, z tej strony przynajmniej. Natomiast dodam na nim karmazynu. Teraz zrobię sobie fil liniowy od góry. Tu sobie ujmę temperatury. Jeszcze niech on idzie, o. Troszkę jeszcze może ze świateł ściągnę delikatnie, ale temperatury ujmę i ujmę też karmazynu. Okej. Teraz trochę czerni, no tu będzie wywalać te smoliste czernie, niestety. Bo jest bardzo ciemno. I tu mam poświatę zbyt dużą, więc wezmę po prostu pędzel. To wyłączał tą maskę. Źle. Jeszcze raz pędzel. Maksymalne wtapianie. Wyłączona automaska i teraz. No troszkę mi to idzie. I tu sobie po prostu
zmniejszę przejrzystości. O, to mi zmniejszy poświatę. No dobra, trochę tutaj ten zamek bym jeszcze chciał sobie spróbować przynajmniej zrobić. Wezmę zaznaczenie obiektów. Spróbuję go tutaj zaznaczyć. No nawet jest, nawet jest. Dobra, to teraz tutaj jeszcze też wytnę sobie na światłach. No zobaczcie, bo to mam nierówno strasznie, znaczy nierówno, będzie brzydko. Więc jak sobie tutaj zjadę z cieni, o. Troszkę zmiękczę do zamku. No to jest lepiej. Tu będzie drobny problemik, więc wezmę od razu pędzel. I sobie tu usunę. Całkiem te drzewa. Tu troszkę poświatka jeszcze wychodzi. Tu usunę. I tu troszkę. Dobra. I tak, tu będę chciał tak dodać sobie trochę bieli ze światłami. No i ciepła z karmazynem, tak trochę nieco przejrzystości. No dobra, teraz na całości biorę sobie, wycinam cienie, znaczy separuję cienie. Myślę, że te, no i te nieco ochłodzę. Dorzucę na nich troszeczkę dehaze'a, trochę przejrzystości, więcej kontrastu. I tu nieco karmazynu. Muszę tej czerni też więcej dorzucić. Dobra, to teraz sobie zróbmy jeszcze przywiniotowanie. Delikatne. I teraz kolorki. Sobie tu ustawimy. No kurde, biorąc pod uwagę, że jest to PNG, to nawet teraz na krzywych podniosę światła. Obniżę na cieniach, ale może tych ciemniejszych. Jeszcze tak patrzę. O, oczywiście przy kolorze selektywnym sobie nieco przyciemnię niebieski. Borowy podział odcieni. O, ja mi brzuchu burczy. Okej. Jest to PNG, więc nie wiem, czy to było odszumiane, wyostrzane. No, myślę, że nie trzeba tu działać, bo w miarę dobrze to wygląda. No trochę mam aberracji. Więc ustawię tutaj na dwójeczkę. I nieco wyrozciągam. No i teraz tutaj się jeszcze zabawię po swojemu. Tak jak lubię.
Okej, okay, no myślę, że tu można by było tak skończyć. I tak pozostawić. No ten, ja bym miał rawa, to by to lepiej wyglądało tutaj. No ale tutaj też jest tak zmordowane. W każdym razie, no trochę mamy więcej tu informacji z cieni. Coś widać, jakieś światło delikatne się maluje. To samo na samym zamku. No jest więcej troszeczkę tego szczegółu. Troszkę lepiej to wygląda. Okej. Pyk. Zamknę Lightroomika. I Bridge'a, bo już tak przymówił, niech się zresetuje. No. O Jezu, się rozpisali dziody, jedne trole zasrane. Aguś, kto nie potrafi opierdzielić dużej milki naraz, czy tam innych, no. Dobry serek z konfiturą, żółty ser z konfiturą dobrą. No, cacy. Ale też musiałem ograniczyć. tam Wituś. No, narobili smaku, ja dzisiaj na kolację, bo jeszcze nie jadłem. I tak, o tej porze jadam. Ale mój bilans kaloryczny jest cały czas ujemny. O tej porze jak najbardziej jadam, ale co mam, kurwa? Skyr! z miską otrębów. Rano będzie zdrowa kupa przynajmniej. No i tak, no co zrobić, co zrobić? Dobrze, kochani, to co? Koniec obróbeczki na dzisiaj. Czy są jakieś pytania, czy są jakieś tematy, na jakie byście chcieli sobie pogadać? Bo Titanic nam się znów zrobił. 2 godziny 57, 58 minut już. Trzeba dolać herbatki. I tak, i po nodze polałem. Mam pierdolce na punkcie herbaty z hibiskusa, a raczej na paru z hibiskusa. No to co, cisza na czasie, nic się nie dzieje. No, nie lało od tej pory, więc nie wiem, czy rynna działa. Raczej działa. Ja tam będę jeszcze ją przerabiał, bo tak jak mówiłem, będę sobie robił ten odpływ do umywalki. Już sobie zorganizowałem pniaka, takiego sklona. Mam, stoją mi parę lat, są wysuszone. Takie szersze. To przetnę go na pół i będę robił misę. I będzie taka umywalka podwórkowa, drewniana. Oczywiście trzeba będzie to zabezpieczyć, wszystko porządnie wyolejować. Parę razy co najmniej, no. Ale będę taką umywaleczkę sobie jeszcze robił i też wepnę w tą rynnę, bo tam też z tego kranika ręce się myje, czy coś, to się leje ta woda, kurde, błoto się robi. Wiecie, ja mam glinę na podwórku, u mnie ziemia to jest gliniasta na podwórku. Ona jak nasiąknie wodą, to jest normalnie się idzie, to jest... Kurde. Wilhelm, kiedyś na Borowym kanale
Kiedyś na Borowym kanale był rekordowy mój live. Streamek. Oczywiście znów gorąco zaproszę do subskrypcji Borowego kanału, kto jeszcze nie subskrybuje. Poza fotograficzne moje filmy. Transmisja na żywo. No, kiedyś tutaj była taka, kurde. Tu 4 godziny 15, ale nie, była dłuższa transmisja. Malowałem obraz, czy co tam? Kurde, do rana my siedzieli. 5 godzin 13 minut. Nie, to jakieś testy były. A, kamerki. Tak. Żeśmy się rozgadali i do rana my praktycznie siedzieli. 5 godzin, 13 minut, 40 sekund live'a było. Także no, coś tu się podziało. No. Teraz tutaj rzadziej na tym kanale robię live'y, ale bywają. No miesiąc temu był na przykład o tym, jak montuję vlogi w DaVinci. Małgosiu, nie przejdzie, beczka, nie przejdzie. To jest jedna rynna, która całą tą stronę domu obsługuje. Z całego dachu, z całego spadu, od północnej strony spływa jedną rynną. Z niej idzie jeden wielki potok, jak leje. A deszczóweczkę to ja sobie łapię. O, jak ogląda, ten, kto oglądał vloga, to widzieliście, że tam mam starą wannę za garażem, w której właśnie te rury są wrzucone. To normalnie latem i wiosną już ja sobie łapię deszczóweczkę z rynny od garażu. No, z rynny od garażu sobie, biorę sobie do tej wanny, sobie łapię. Mam tam też beczkę. Znaczy, beczka obecnie jest w garażu, ale też podkładam sobie beczkę i łapię sobie deszczóweczkę, także tutaj luzik. No, z tej rynny nie da rady. Tutaj po prostu woda tak chrusta, że czy bym postawił wannę, czy bym... czy to byłoby, kuźwa, beczka na nie wiem, 500 litrów nawet. 500 czy 1000 litrów, to uwierzcie, że 2 godziny sporego deszczu, mocniejszego, wiosennego czy letniego, jakieś ulewy, i to wszystko by i tak przelało totalnie. Także to nie ma najmniejszego sensu. Musiałem tą wodę puścić bokiem, bo tak jak mówię, mam jedno potem błoto na podwórku, nie da się chodzić. Morris, na to fajne masz aparaty, bardzo, bardzo, bardzo fajne. Jak nagrywanie ambientów? Na razie nic. Na razie nic nie robiłem. Ptaki już u mnie trochę zaczynają śpiewać, ale jeszcze czekam. Jeszcze czekam, tutaj bym się wybrał gdzieś do lasu i w lesie to ponagrywał, porobił. Tu na wsi mam taki problem, że nie wiem, sąsiad, kuźwa, coś robi. Znaczy budowę ma, tam stawia coś za domem, jakąś szopę czy coś. I po prostu od rana do wieczora, znaczy to jest parę domów dalej, ale napierdziela motorówką. Tak się na podwórku siedzi, to tak to nie przeszkadza, tam delikatnie to w tle słychać, nie? Ale na nagraniu ambientu to jest naprawdę bardzo, bardzo mocno słyszalne, więc... no nie ma to sensu. Na moim YouTubie widzę same filmy ze spawania się. Kurde, uruchamiają. Słuchajcie, spawam profile. Moje pierwsze spawanie w życiu. Zwykłą metodą MMA otuloną.
czy elektrodą, nie? Koźwa, dziur nawaliłem, bo to cienkie, to profile 2 mm, nawypalałem wszystkiego. Ale się trzyma, dobra, no następne będą lepsze. Człowiek czegoś nie zepsuje, to się nie nauczy, nie? Mogło się, mam w planach taki zbiornik. Wiesz, taki ten sześcian, nie? Z kranikiem, właśnie ten za garażem zamontować, żeby mi deszczówę z garażu zbierał, z dachu. Ale muszę po prostu taki dorwać, zakupić kiedy, a nie jest to w moim priorytecie. Tym bardziej, że mam studnię, więc... Studnię z pompą, więc jak chcę podlewać, to jadę sobie wodą ze studni. Włączam tylko pompę, bzit, i się jedzie. O, Mauserek, dokładnie. Węże mam długie, także i na jarzynki, i na kwiatulki mi wody ze studni wystarcza. Dobrze, kochani. Ja padam, naprawdę padam. Będziemy kończyć. Propos jutrzejszego live'a. Tak jak mówiłem, jeżeli kotek będzie bardzo słabiutki i będę musiał z nią siedzieć i się nią opiekować, bo Paula coś mówiła, że wieczorem jedzie pozałatwię coś u znajomych i możliwe, że będę musiał siedzieć z kotełkiem, a nie chcę jej przenosić z pokoju do pokoju, no u nas tam w sypialni już ma zrobione pościelone łóżeczko dla siebie, kocyków, podusiów, zabaweczek, wszystko na przygotowane, więc jeżeli będę musiał się nią opiekować, to nie będzie jutro. Wiesz co, nie mam tu Instagrama w tej chwili zalogowanego. W ogóle na kompie. Jeszcze nie zrobiłem. No, także kochani, bardzo, bardzo serdecznie wam dzisiaj dziękuję. Pięknie dziękuję oczywiście Darkowi z Norwegii, Darkowi Brunke, który prowadzi kanał Szlakiem Północy, czy Światło Północy, Szlakiem Północy. Pięknie dziękuję za donata na czacie dzisiaj tutaj na YouTubie. Pięknie dziękuję też Bonikowi z Arkowi za dołączenie do wspierających poprzez YouTube'a. Bardzo, bardzo serdecznie, kochani, dziękuję. A wy się trzymajcie. Tak mówię, do jutra, chyba że... Jeżeli po prostu nie ustawię live'a, to nie będzie. No, a jeżeli ustawię, mogę ustawić w ostatniej chwili, no tylko jeżeli Paula wcześniej wróci, no to wtedy sobie zrobimy. Nie mam na jutro żadnych jakichś planów takich, żebym był zdechnięty i żeby mi się nie chciało. To nigdy nie jest tak, że mi się nie chce. Bardziej ze zmęczenia, o, tak powiem. Więc jutro się okaże. No, dzięki serdeczne jeszcze raz. Dobrej nocy, kochani. Trzymajcie się. Dużo światełka, kolorowych, borowych snów. Dobranoc. O, jeszcze muzyczka taka na dobranoc. Hej.